laptop to się dobrze. No ładuje, to do... wszystko się ładuje. Pogadamy trochę, zanim Ela napisze pismo do odpowiednich służb i instytucji, jak ona Kurczej, to a mówi. ja Marek muszę naciskać na... Cześć Marek. Witam. No, nie wiem jak to się stało, na spontanicznie Ela się zgodziła, ja się zgodziłem. No to się pobawimy trochę, no to można zadawać pytania. No jak to ja was Fajnie, robiłem? Że jesteś, Marek. No. To pamiętajcie, że ja tutaj jestem jako admin i że ja będę tutaj weryfikował niektórych ludzi i będę strzelał, także nie miejcie później pretensji, że ktoś będzie pisał później. Ja dostałem bana, nic nie powiedziałem takiego. Pamiętajcie, no że się dobra. Ja się to nigdy pierwsze, nie mylę. To pierwsze pytanie no. ode mnie do Marka. Czy Marek jesteś szczęśliwy teraz z Elą? Tak, mam co do roboty przynajmniej. Na pewno mam coś do roboty. Na filmach jaki jest szczęśliwy. Jak ja to... A co no. masz teraz do roboty z Elą, jak jesteś? Dzisiaj mówiłeś, że na przykład sprzątałeś. No, ale później, no to robiliśmy zakupy wspólne, bieliznę, jakieś kurtki. No ja tam dostałem prezent rękawiczki od Eli. No bardzo fajnie. Ale mówiłeś jeszcze, Marek, i powiedziałeś, że chciałbyś posprzątać u Eli łazienkę i wyczyścić, umyć jej, wymyć fugi domy ale, z nosem. Ale ja to mówiłem na prywatnym... Nie, bo odchodziło mi o to, że na filmach Ela pokazywała swoją łazienkę w złym świetle, że no, ludzie zarzekali się, że ma czarne fugi. Tak, oczywiście, Marlenko. Kochani, jesteś już? Tutaj Marlenko no to... nie wypierdalaj z czatu prywatnego żadnych wiadomości, gdzie proszę. No ale przecież ja nic nie wypierdalam, Janys. No ludzie się czepiali, no to ja teraz zrobię tak, żeby nie było się co czepiać. No to skoro tak. ludzie się czepiali i się czepiali, to może bym pomogli posprzątać, Eli by posprzątać. Ela pisała na plakacie, że będzie na rozmowy wszystkim i o niczym. Idziemy tam? Lepiej by chyba będzie nawet, nie? To proszę wszystkich, żeby się przelogowali na rozmowy wszystkim i o niczym. Dziękuję bardzo. Ja ci naleję. Ani tego zjebanego przycisku nie trzeba naciskać. Tutaj no, jest normalna, możesz Marzenko sobie zmienić aktywność głosową. No trzeba będzie. To Marek, to wyjebcie tamto z rozmowy z Elą, to kurwa, bo to takie przeszkadza. No nie, no to się przydaje. Przydaje się, Eli, bo ja tak niekoniecznie jestem no, pozytywnie nastawiony do tego. No, mnie to by bardziej wkurwiało. No. Dobra, chuj w to, bo kurwa ja nie wiem teraz, jak mam to przestawić. Przestawiłem wcześniej mów, kurwa, i teraz jak mam to przestawić znowu? Ustawienia no, tak jak wcześniej byłaś, no. Tak jak wcześniej tam wchodziłaś, to zmieniasz naciśnij mów na aktywność głosową. No. Co swoją drogą odkryłem, że naciśnij mów nie działa na moich słuchawkach. Bo to z dobra, mikrofon chuj wtedy w to, nie bo działa. Ja teraz nie wiem, kurwa, jak mam to ogarnąć i jak ja to ogarnęłam. Chuj w to, jestem głupia, kurwa, i zielona ale, i ciemna. Ale słychać ciebie, no to chcą już przyjść sukces jakiś. No tak. Kurwa, no bo muszę trzymać naciśnij i mów, no to mnie słychać, no. Ja pierdolę. Nie chyba. Ja jestem na laptopie, to mogę ci jedynie, nie wiem, jak poradzić teraz w tym momencie. Dobra, Marek, chuj w to, tak naprawdę, szczerze powiem. Dobra, cię kurde, rozpoczyna od lipy ta rozmowa, tak naprawdę. Dobra, no to... No, straszna lipa. Enelka zruchana i teraz nie może dojść. O czym będzie ta rozmowa? Nie wiem. O to, że Ela jest szczęśliwa ze mną. Nie spodziewała się, że przyjadę do ostatniej godziny. No, do ostatniej godziny. No, dojechałem we Wigilię późnym wieczorem. No i od razu poszliśmy do Heleny na kolację wigilijną. No i tam żadnych zarzutów i oskarżeń nie otrzymałem. Dzisiaj rano mi powiedziałeś, że jestem podobna do Eli? Kurde, kto? Dobra, już. Bo jak swoją mamę do Eli porównujesz? Malenka, mam nadzieję, że za dużo mówić nie będziesz, bo trochę uszy mnie bolą. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że ja idę spać, dobranoc, życzę wszystkim miłego wieczoru. No spokojnie, Marek, postaram się dużo nie mówić, ale ja nie dobranoc, wiem. Dobranoc, pominięcia.
I pamiętaj, Janys, pamiętaj, Janys, że idę spać, ale wszystko słyszę. Także dobranoc. Dobra. Patka, Patka, spokojnie, ja tu będę, wszystko ci powiem jako wasza psycholog albo wasza psychoterapeutka. Dziękuję. Barbo, bardzo byśmy dziękowali. Tak. Psychoterapeutka po chuju, kurwa. Proszę mi te maleńki nie obrażać, bo będą bany. Ty nawet porządnego chuja nie masz. Ale że co, że ja? Nie, ten co powiedział, że terapeutka po chuju, to nawet, że pewnie porządnego chuja nie ma. Ale skąd wiesz, Marenka? No, taka obelga. No, obelga, jakich jeszcze nie słyszałem. Normalny. Można się załamać. Wiesz, Marek, ja się dopiero rozkręcam. Dopiero Marek jest godzina 23, a ja się dopiero rozkręcam, a jak się rozkręcę po 23, to zobaczysz. Tak pytanie, jak skłoniło do tego, żeby właśnie wsiąść do pociągu i jechać do Elis? Jaki to był impuls? Miłość. No tak, jak mówiłem wcześniej, to byle co spakowałem, do torby jechałem. Ela się nie myła. Nie, jak to nie? No, bo bardzo wielu adminów, no prawie wszyscy twierdzili, że zostaw tego Marka, on nie przyjedzie, on siedzi z inną w hotelu. Wąchy goliła. A ja robiłem, no nie chciałem. No i zobacz, i się odwróciło wszystko, tak? Marku, co teraz robi Ela? No dobra, to jeśli ktoś tego nie słyszał, to no, robi szkic swojego pisma. No nie wiem, do sądu, do, nie wiem do kogo, do prokuratury, czy do jeszcze innych instytucji. Tak samo ten szkic robi, jak to zdjęcie, co tam krąży? Nie, bo to jeszcze poprawki będzie musiała poprawić na sam koniec. Przeczytać to 3 razy, nie? No to nazywam to szkicem, bo to nie jest oficjalna wersja, no ale chociażby coś do przodu. Ale to nie jest szkic, tylko poprawki, tak? Poprawki swojego pisma robi. No to trzeba, jak nie, do takich ważnych miejsc, no bez błędów żadnych i stylistycznie tak, jak powinno to wyglądać. Bez błędów, poprawnie, no, a zdarzają się u Eli błędy, nie? A wiesz, o co chodzi? No to, że ja pilnuję, żeby takie no, ona się starała, ten, nie, że ja chcę mieć cały czas poświęcany dla siebie czas, i niech ona się zajmie tym, co jest najważniejsze, ja będę tam pomagał, no, donosił jej szklaneczkę ze soczkiem i tak dalej, a nie... A długo się Marek jeszcze zejdzie, zanim przyjdzie do nas w Mije? Wszyscy na nią czekamy przecież. Tyle osób na nią tutaj czeka. Ja muszę ten plakacik zobaczyć. Marek, a to było dobrego. Dobrze. Ega, do kiedy jesteś w Krakowie? Proszę też osoby, które się nie odzywają, żeby się wyciszyły, bo będę za to też dawał bany. Nie będę dawał wyciszyć, tylko bany. Jak będzie przekład. 22:45, ale to jest mój czas, a Eli może być za pół godziny nawet, czyli 15 po 23. Marek, a co składał dzisiaj Andrzej w sądzie? Był bardzo wściekły na Elkę. Twarde dowody wsadzałem, kurwa, co ty myślisz? Co składał Andrzej dzisiaj w sądzie, bo był bardzo zły na Elę? A skąd wiesz? Masz... To przedstaw. Spotkaliśmy dzisiaj rano w sądzie. Dobrze. Gościu, takie pytania są dzisiaj niepotrzebne, bo mamy dzisiaj fajny dzień. Jak ty się nazywasz, kolego? No mam już zawodu. Janys, bardzo fajny mamy dzisiaj dzień, bardzo miłą, rodzinną, fajną atmosferę, nie? Mamy rodzinną, fajną atmosferę, proszę cię gościu, że jak Ela przyjdzie, żebyś jej nie psuł,
bo cię zbanuje, no. No, to jak się ktoś chce powyżywać, popytać, to może ze mną na razie. Jacek, mam pytanie, będzie jakiś live z Elą? Rzecz nie zapytam. Mnie to nie interesuje, no. Live z Elo jest na fazie tego właśnie tak szukania miejscowy jakiejś lepszej. Bo trochę się zabałaganił salon i teraz mamy więcej roboty niż zwykle po całotygodniowym live'owaniu przez Elę, nie? Tak, kiedy drunk stream jakiś. No kurde, tak tyle hałasów, impulsów od was ja otrzymuję, że aż mi głowa nie wytrzymuje, no. Kurwa. Ktoś wodę leje, ewidentnie ktoś wodę leje tutaj teraz na tej głosówce. No. Dobrze, że się myli. Ciekawe, czy to ja jestem tym, który leje wodę, no. O, kto cię dzisiaj zbanuje? To chyba zaraz trafię jednego hejtera. O, mam dwóch. Jeszcze brakuje mi... Brakuje mi trzeciego jeszcze, jakiegoś do kolekcji. Co Marek jaką wodę dzisiaj leje? Marlena to jest przenośnia. No! Marlena to jest żebraczka. No ja wiem, co to jest przenośnia. Twoja stara jest żebraczką i żebra. Mylewica jebana. To się dzisiaj mówisz, bardzo mi miło. A pod kościołem siedzi, czy gdzie indziej na kubeczku? Nie pod kościołem, Mareczku, kochany, tylko pod żabką. Marlena, pod kościołem na TikToku. I żebra. Co Mareczka ona toleruje? Ugodzisz się ze mną dzisiaj? Na TikToku bardzo dobre są, fajne live'iki, wszystkim polecam, każdemu polecam, fajne gifty, gifciki ludzie wysyłają, bardzo fajnie można robić, porobić bitę. Nie ma to jak reklama u Eli na serwerze, nie? To na pewno zyskasz więcej obserwatorów teraz. No. Nawet Janysowi powiedziałam i radziłam i poradziłam dzisiaj jako pani jego psycholog, żeby zaczął robić live na TikToku. Ej, ja z tego skorzystam. Ja z tego skorzystam, Marlenka, co mi powiedziałaś, bo to masz rację, bo skoro twój przyjaciel zarabia, kurwa, prawie 100 zł dziennie na TikToku, będąc tak naprawdę nikim, no to ja zarobię więcej, no, bo on jest nikim tak naprawdę. No nie, Marlena, ja się tutaj zareklamuję jutro. No. Ludzie, obserwujcie mnie na TikToku Janys665, bo jeżeli ja dobiję 1000 obserwujących, będę robił live na TikToku. Robił filmy. Ale Janys, ty potrzebujesz 1000 obserwujących, żeby zacząć robić live na TikToku, a nie jest to takie łatwe i proste, Marek, a ty mówisz, że... Ja też o to walczyłem. No ciekawe jestem, jak ci niby Marek pomoże w tym zdobyć 1000 obserwujących. Mówisz, że to nie jest takie łatwe, proste, że ty wbijesz te 1000 obserwujących. Ja mam pomysł. Wyswij do Dęgę albo jakiegoś wielkiego youtubera. To już od razu się zasięgi przybędą. Z Marka zna 50 tysięcy osób w Polsce. Na przykład Damian, żeby wbić te 1000 obserwujących osób na TikToku, nie miał tak łatwo i tak prosto. I to nie jest tak łatwo i prosto. Teraz, ale on jest no-name'em, a ja znam Ela i znam Marka. Jakim no-name'em on jest? No zwykłym no-name'em, go nie zna. No-name'em nikim. A ja dzięki Markowi 1000 subskrypcji, dzięki Markowi Eli. Jak Janys go nikt nie zna? Teraz go poznają ludzie dzięki mojej skromnej osóbce. No wiem, ale Marlena, ciebie ogląda 20 osób. Ciebie ogląda 20 osób, Marlenka, na live'ach, a Marka ogląda 1000 osób. Jakie 20? Jakie 20, kurczę? I Ele ogląda też 1000 osób. Jakie 20 osób mnie na live'ach ogląda? Na TikToku 250 osób mnie ogląda. Marlenka, poczekaj. A kto? Matematyka jest bezwzględna tutaj. No. Ale ja mam pytanie, kto jest tym kreatorem gwiazd, żeby rozsławić kogoś w internecie? No Marlenka, Janys czy ja? No. Marek i Ela, no. No Marlena, to ty za łapki z Rafatusem dymiłaś? No, bo każdy się pod nas podpina, nie? Żeby rozsławić się troszkę. No tak, no. Marlena to braczka spod kościoła.
Na Gorosławi. Idę po, ten, nie po piwo, po napój idę. 0%. Dobra. Poczekajcie chwilę. Jakaś tutaj dziewczyna się zapytała, jak tam po świętach u mnie. A dobrze, bardzo dobrze bym powiedziała, w porządku. Marlena, pipę umyłaś do żebrów? Ale, ale jestem szczęśliwa, kurwa, Janys, jak nigdy. Marlena, gębę, bo śmierdzi. Ja jutro, kurczę, odpalam live'ika, robimy live'ika. Na TikToku. Lecimy, lecimy, nie śpimy, tapujemy, tapujemy, gifty, gifciki działają, bo można wysyłać cel za celem. Dobrze będzie. Fajnie będzie, dobrze będzie. O kiedy, Marek, ta Ela będzie? Dobrze, to skoro nikt nic nie mówi, to ja przeczytam wam oświadczenie naszego administratora. Wróciłem tu tylko na chwilę. Nie chcę mi się już być adminem tutaj. Całe... Poczekajcie, muszę zbanować osobę i daję przegłos. O, naprawiła się ta osoba, dobrze. A nie, nie naprawiła się. Ale ja lubiłem, kurwa, jak Marlenka była kurwą i teraz się sprzedała. Marlena nigdy nie była kurwą. Tak, no, tak, ja nigdy nie byłam kurwą, jak to tak, ja powiedziałam. Tak, nie byłam, nie jestem i nie będę, kurwa, tak, zapamiętaj to sobie, śmieciu jebany. Ta głosówka jest bez obelki, bez wyzwy. Każda osoba, która będzie nie szanowała innego użytkownika, już nawet nie mówili o Marku, tak, będzie banowana. Szanujmy siebie nawzajem, pamiętajcie. Marek, pomóż mi. Jebaj bany, proszę cię. Bo ja tutaj mam ciężko na telefonie. Mi się nawet zacina trochę. Ale pan szalał, kurwa, dużo. Wy w ogóle nie szanujecie ludzi, bo od razu banujecie za to, co myślą. No nie, no. A Julka jakaś szmaciura i rura napisała, że mam stąd wyjść. No to wyjdź, kurwo, jebana szmaciuro, ruro i nie wracaj. Patolo, wypierdalaj. Z wyzywania też wszystkich Helena, ty też nie wyzywaj. Nie mogę już czytać. Kto ma przegłos? No, ten ma przegłos, co nagrywa, no nie? Każda osoba, która będzie atakowała inną osobę, dostaje bana. Czy na telefonie drugim? Z nudów. Co, no trawi, bawi się. No dobra, jestem. To była dłuższa wyprawa w poszukiwaniu zagubionej ładowarki, którą dzisiaj zakupiono jeszcze. To zajebista sprawa. Ja bym się wkurwił wydać 80 zł i tej ładowarki nie mieć. No to znalazłem, postarałem się. Czyli strapon już działa. Czy ile? 80 zł wydałeś na ładowarkę? Żeby miała szybkie ładowanie, w miarę oryginalna była, jakieś nie tania podróba chińszczyzna, no. Ja też mam oryginalną do Samsunga, tamta mi się rozdupcyła, rozjebała, to jakaś dziewczyna mi tutaj zamówiła i mam oryginalną, bo tylko tą oryginalną. Ale tą oryginalną to szybko, strasznie szybko, no. No i wiesz dlaczego kupiliśmy dzisiaj nową? Bo poprzednia, którą kupiła niedawno, no to świeci jak lampki choinkowe. Ten kabelek, ten kabelek właśnie, świeci jak lampki lampki choinkowe. I jak to właśnie. To macie masz. Wszystkim. Mhm. O, cześć, Marlenka. Cześć, witam ciebie, Kalafior, serdecznie.
co tam? Międzywymiarowe. Pamiętasz, kalafior, kocyk ci obiecałam, kupię ci ten kocyk. No. Wiecie, po nowym roku. Wiesz, że tu jest taka jedna dziewczyna, która się pod ciebie podszywa? O kurde, co tu się dzieje? Jakie ja informacje? Wiem. Kto taki, kalafior? No nie wiem, ona tam też Marlena ma napisane i tego, i, ale głos ma taki jak ty prawie. No myślałem, że teraz to ona gada. Ja wiem. Bo coś mało przeklinasz. Ja wiem, nie. O, Nosferatu, Nosferatu napisał teraz. Wróciłem tylko na chwilę. Poczytajcie sobie. Do skarby. Kalafiorek, prawdziwa Marlenka Sarenka. No, to właśnie widzę, to cieszę się, bo wcześniej się nie odzywałem, co myślę, pewnie to tamta gada, kij w dupa, ale to patrzę, nie, to się no. Pamiętam z tym kocykiem. Nie, no luz, ja to tak. Kiedyś tamta. Ja pamiętam. Kiedyś tamta. Ja pamiętam. Kiedyś będzie okazja. No, mam nadzieję, że taka okazja będzie, się spotkamy, ty, kalafiorek, ja i Sabrinka. No. Ja, kalafior, ty i Sabrinka, dokładnie. Na to winko, które Sabrinka tam miała robić, ugniatać stópkami. No właśnie, będzie ugniatać. No, ale to. Niech tam gniecie, niech tam gniecie, kalafiorek, niech tam gniecie. Ale to wiesz, to przyjdzie na to odpowiednia pora. Tam tego Marek coś się ciebie pytał, Marlena, coś Marek chciał od ciebie. Nie wiem, coś tam gadał. Nie, o ładowarce rozmawialiśmy, że świeciła się jak lampki choinkowe, to trzeba było zmienić ją, bo w oczy kłuło za bardzo. No. No to mam nadzieję, że Ela się zaraz pozbiera, bo ja muszę w takich podstawowych rzeczach jej pomagać. No, pomagać muszę. No niestety czasami, jak jestem obok, to do czegoś się przydam przynajmniej. No to... Marek, to gdzie ty teraz jesteś? Jesteś u niej czy w jakimś hotelu? Bo mi się już, ja już nie wiem. No to fajnie mi się udało ludziom pomieszać w głowie przez ten tydzień. No to tak. Dalej bym to robił, tylko się wkurwiłem. Ja wiem, gdzie jest Marek. Janys wie, gdzie jest Marek. Ja wiem, gdzie jest Marek. I Patka, gdzie jest Marek. A reszta nie może tego wiedzieć. I tego nie wie nikt. Marlena, gdzie on wszyscy jest. Już to wiedzą, bo Elka sama to powiedziała. Ale mi spierdoliłaś, zjebałaś przemowę. Ja tam będę palił głupa, udawał Greka i nie wydam się na pewno. No, Marek, udawaj Greka, że jesteśmy w Grecji, a ja mam dywan, na którym latała Afrodyta na ścianie. To nie jest. I kiedyś Marek, ten dywan będzie wart miliony. A ten, kto będzie znał historię tego dywanu, to ludzie by go wspominali. Dalej. Wilk samo zło powiedziałeś, spierdalaj, słyszałem to. Idzie spierdolił. A tutaj jest dobre. Marek, czemu tak kulejesz? A kto to widział? Ja powiedziałem. Ja kuleję? Chyba jak mam kamień w bucie i na boso idę. Albusik, kaktusik, tak jak ty napisałeś, kurwa, nie zamknę łba, bo nie mam łba, tylko mam głowę, kurwa, i albusik, kaktusik, trochę szacunku. A jak matka ci nie kurwa, i nie nauczyła szacunku, to ja cię może w końcu, kurwa, nauczę tego szacunku. Szacunek ludzi ulicy... Oje, no jakie tutaj głupie są awatary, no to, że już patrzeć na taką właśnie zmarnowaną Elę, to dłużej nie mogłem, musiałem przyjechać. Ona sobie tego bardzo życzyła. No. Czyli musiałem się wylizać pierożka za swym tego, tak? Nie, bo ładnie skleiłem tego, kurwa, łóżka ładnie skleiłem, no. No nie pierożka, pierożka. Jakieś tak głupio odwróćnie mi jakoś to brzmi. Wylizać.
Ja najlepiej to ja sobie otworzę teraz coś. Chyba nie ma czym teraz. Janusz, do której będziesz w nocy dzisiaj? No do końca, Marek. O, ach, ktoś dzwonił teraz, nie mogę odebrać. Nie odbieraj, Marek, bo to jest z naszej grupki. No. No. Końca, ale... Marlenka dzwoni. Ja muszę rano wstać, kurde, też... No, nie możesz pić tyle, kurwa, no. Nie, bo ja mam też, w nocy też masę zajęć i... Musisz przestać pić, no nie? No to mi wychodzi. No ale wiesz, picie to nie zajęcie, no nie? Zajęcie to ja odnajduję tam właśnie, no, w czymś innym, że bardziej się staram, jak nie piję, bo zapierdana masz potleci. Bo nie ma co z nerwami zrobić, to się bardziej angażuję w to, co robię. No, Ela mnie pilnuje, wiadomo, nie? No nie, a ty jej pierożka pilnujesz, no nie? Kurde, to jest chujowa sytuacja, też niekomfortowe miejsce, no wszyscy już wiedzą, że jestem. No ale co, zamierzasz się do niej przeprowadzić, czy jak? Nie, jak na razie to... Marlena dostała wyciszenie od kogoś. Kto jej dał wyciszenie, kurwa? No właśnie czytam. No nie wiem, nie znam Marleny. Ciekawe. Ela. A, bo ona za dużo gadała. Tu weszła? Ela wyciszyła. Ale tu nie ma chyba. No dobra, to jest Eli serwer, ale będę ściągał ten Marlence muta. Ja nie, nie. Ja mogę coś pomóc. No nie, no widocznie Ela nie chciała z Marlenką gadać. Już idę zobaczyć, co się dzieje na... Ela odłączyła. Prawdopodobnie Ela, no. No Ela, no. No dobra. No, bo żeby nie było drugiej takiej, która umie dużo szczekać, to brzydko powiedziane, ale przekrzykiwać się nawzajem to jedynie Ela z wami może, nie Marlenka. No. Wiadomo, że to teraz będzie polegało. My byliśmy tylko tłem do tego, aż Ela przyjdzie. Ojo, teraz będzie trochę mniej, no mniej ludzi uszy boleć, kurwa, skoro takim ciężkim ktoś się wczoraj, kurwa, mama Eli, przyjaciel, zostańmy rebelami, to już zostań, serio, budujcie rodzinę, kociarka. Być może kiedyś to się uda. Tylko, że ja mam ciekawsze rzeczy do roboty. Tylko muszę mieć przepustkę od Eli, żeby jeździć w tamto miejsce i tak dalej. No, jestem umówiony na różne spotkania i kurde, ja się nie wywiążę z tego znowu. Ela chyba Marlenki nie lubi. No nie, no Marlenka to chyba nie jest powód do zazdrości. Janusz, możesz pytania od widzów czytać na czacie, na przedpokoju może, bo tutaj ktoś zapytał. Opowiada, jak tam pierwszy dzień w Krakowie wyglądał. Dobrze, to będę czytał. Marek, jak się jest bez... Dobra, coś tam powiem więcej. Uberem dojechałem do kapelanki chyba na ulicę. I poszedłem na samą górę, bo udało mi się trafić, że jakaś sąsiadka otwierała drzwi, to nie musiałem kodu wpisywać. I sobie ja idę schodami na samo piętro i patrzę, który to jest ten numer domu. Okazało się, że na samej górze. No i tyle tych pięter schodami przeszłem. Dzwonię do drzwi. Dobry. Dzwonię do drzwi i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i tam widzę mamę Helenę, Elinie i Samuelę też. O, cóż za niespodzianka i tak dalej. Ten no, żreć dało. U nas się mówi kucha po kaszubsku na ciasto, kucha dało. No i w porządku. Jesteś kaszubem? No, umiem się tak mówić. Niektóre słówka z kaszub są. Dawaj, weź coś powiedz po kaszubsku. No ale to ja tylko mam zapożyczone słowa z tego języka, a tak nie używam na co dzień. No to nie jesteś kaszubem. No to Kościół. Nie jestem.
Gościu. Cześć, Ela. Pies was już tu przyjebał. No, doczekaliśmy się wielkoponęki. Tutaj Ela. Witam was wszystkich. Cześć, Ela. Cześć, Ela. Co z Marysią? Witam was, kochani. Ja nic Słuchajcie, nie będę chciałam gadał. Powiedzieć, że... Chciałam powiedzieć, że po prostu... Ja tak na chwilę tylko będę tutaj na tych rozmowach, bo ja sobie coś piszę i chciałam Marka po prostu zająć czymś, żeby z wami porozmawiał. A słyszałam, że tam po prostu rozmawiał z kilkoma osobami chyba na Messengerze, no więc tak wpadłam na pomysł, że jak już ma opowiadać, jak tutaj mu mija czas, to ale... lepiej, żeby... Że lepiej, żeby dla wszystkich poopowiadał, no. A ja sobie coś tam piszę, nie? No to w sumie możemy takie głosówki robić. A poza tym mi się tak wydaje, że może by nawet... Napierdalał na ciebie Ela. Słuchajcie, może namówię Marka, żeby zrobić live'a na przykład już jutro. To by było coś wspaniałego, Elu. Elu, ja uważam, że właśnie stream z Markiem to świetny pomysł, bo dawno czegoś takiego nie było. No, tylko chodzi o to, że... Tak, tylko chodzi o to, że... Tak, trochę nagrywam codziennie, więc będą filmy tutaj z przyjazdu Marka. Będzie tylko stream. Słuchajcie, jeśli chodzi o live, ja po prostu w ogóle muszę napisać jutro jakieś pismo tutaj na policję, tą moją okoliczną i rejonową i może nawet wojewódzką, bo chodzi o to, że prawda, nie chcę, żeby nam przysyłano policji, to jest jedna rzecz. Jak zrobimy live'a, to pasowałoby może nawet gdzieś w jakimś hotelu czy u kogoś, bo chcielibyśmy mieć spokój, no nie? Żeby po prostu nie, nam nie przysyłano policji, czy nie przychodzono, prawda? Więc szkoła 17. Że to zawsze znajdą gdzieś ciebie. A muszę wam 17, powiedzieć... Szkoła 17, to jest bardzo dobry plan. Muszę wam powiedzieć, że... Nie przerywajcie, Eli, bo będą bany. Jak ktoś będzie przerywał, to daje ban od razu. No, w ostatni piątek robiłam live'a, prawda? To był ostatni live przed Wigilią. To po prostu ktoś przyszedł i wrzucił mi kupę do listownika. Chyba psioł. Chyba psioł, ale możliwe, że to była ludzka. Strasznie okropny zapach. Sierżant Eckart. Musiałam czyścić cały listownik, no nie? Tam było nabrudzone potem też na klatce. Musiałam to wszystko czyścić. Że to było bardzo nieprzyjemne. W Boże Narodzenie to wszystko czyściłam. Miałam cały listownik wybrudzony. Nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia za co to się stało, bo ja przecież nikogo nie hejtuję, nikomu nie dokuczam. Mało tego, teraz zauważyłam, że ktoś po prostu wszedł mi na samochód i skakał mi po dachu samochodu, bo mam dach, miałam dach powgniatany i bok, no to sobie to trochę odbiłam, ale widać, no nie, mam po prostu dach zniszczony w samochodzie i to też ale się wszystko LK stało. Nie w samochodu. W Boże Narodzenie to się stało. I nie wiem dlaczego. To jest dlatego, że córeczkę mi zabrano, to już mi zniszczono ten samochód. Elka, no nie i... masz samochodu. Bardzo Marek, byśmy... strzelać, bo ty jesteś na komputerze, proszę cię. Myślę, że bardzo dobra. Byśmy chcieli... Fajnie byłoby zrobić tego live'a, no ale jak? No po prostu... I jeszcze na przykład, kiedy to było? Nie wiem, czy to było wczoraj? Nie. Dzisiaj jest wtorek, tak? Poniedziałek. Wczoraj były filmiki. Dzisiaj jest chyba środa. Tak? Kurwa, wtorek. Poniedziałek to było wczoraj. No, w niedzielę, słuchajcie, po prostu zrobiłam sobie kąpiel o pierwszej w nocy, nie? I mieliśmy nalot hejterów. No. O pierwszej w nocy nalałam wodę do wanny. Po prostu o pierwszej w nocy nalałam wodę do wanny, rozebrałam się i miałam się iść kąpać, nie? No i dzwonek do drzwi, o pierwszej w nocy w niedzielę, po prostu, czyli jak gdyby pierwszy dzień świąt, nie? Boże Narodzenie, nie? No i
założyłam szlafrok, nie? I patrzę się tam przez klatkę, no i tam jakieś 6 osób na dole stało pod klatką. No to stwierdziłam, nie, no o pierwszej w nocy, no to nie będę przecież nikomu otwierać, prawda? No ale dzwonili kilkakrotnie. No to zeszłam po prostu, bo stwierdziłam, że to nie policja, jakieś nie osoby w cywilu. A dodam, że w czwartek przed świętami mnie w ogóle aresztowano znowu i wywieziono na komendę, że pod pretekstem, że niby niewłaściwe treści na serwerze Discorda i 6 godzin mnie tam po prostu trzymano, maglowano. Ja zaraz się wyłączę, oddam głos Markowi. No i tylko opowiem tą historię z tymi ludźmi. No i o pierwszej w nocy, nie? Kurde, wodę już tam miałam nalaną do wanny, no i jacyś ludzie. No to dobra, założyłam sobie szlafrok, bo w ogóle nie byłam ubrana nago. Założyłam sobie szlafrok, bo szlafrok to się nosi na gołe ciało, nie? I zeszłam sobie na dół i tam patrzę, są widzowie, nie? I mieli... Jeden chłopak miał w ręce 2 desperadosy takie duże. Takie duże, te 680 ml, nie? No i oni mówią, że są widzami i chcieli się spotkać i przynieśli mi piwo i że chcieli porozmawiać. No i ja mówię, no tak. Ja mówię, no tak, ale jest pierwsza w nocy. Ja już idę spać, wiadomo, nie? A oni, no ale mamy piwa, tego może pogadamy, pani Elu, ten, nie? No i ja mówię, że Marek jest u mnie, przyjechał. A oni tak? Naprawdę jest? No to dobrze, to proszę go poprosić, żeby zszedł. No to ja stwierdziłam, no to dobra, nie? No i wróciłam do domu i mówię Markowi, że jacyś ludzie przyszli, mają jakieś piwo dla nas, no to może ubierzemy się i zejdziemy. I ubraliśmy się po prostu normalnie w ubrania, tam sweter, kurtka i tak dalej. I usiedliśmy sobie w ogrodzie u mnie pod domem. No i tam żeśmy sobie rozmawiali chyba z pół godziny. Normalnie. 6 osób chyba, 3 dziewczyny, 3 chłopaków, coś takiego, prawda? No, prawie ja, szóstka była. No. Ja wzięłam wizytówki swoje, wzięłam. Zapytałam się, czy oni się chcą sfotografować ze mną, powiedzieli, że tak. No to wzięłam takie oświetlenie, żeby wyszły zdjęcia. I oni się po prostu też pytali tam o różne rzeczy, co tam słychać, jak tam z moją córką i tak dalej. No i tam ja sobie tam normalnie rozmawiałam, Marek też. Ale w pewnym momencie miałam mieszane uczucia, bo chłopak, który tam zaczął z Markiem rozmawiać, to go zaczął cały czas tak jakoś zaczepiać. W ogóle hejterów można poznać po tym, że on po prostu... demoluje dom. Ja przypominam, że ja banuję każdego, kto przerywa. A ja cukru i nie widzę, kurwa. No. Hejterów? Osoby, także, żeby nie Słuchajcie, hejterów zbawić. Można poznać po tym, że oni na przykład są mili dla mnie. A Markowi dogryzają i myślą, że on tego nie widzi, a ja tak samo, nie? No więc się wtedy zapaliła mi czerwona lampka w głowie, że prawdopodobnie to są hejterzy. No ale dobrze, bo ja już, słuchajcie, ja mam bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o spotkanie z widzami, bo się od wielu lat spotykam i nad morzem, i w Zakopanem, i w Warszawie, wszędzie gdzie jeżdżę, zwołuję, że jestem, ludzie przychodzą i zawsze jest ten sam scenariusz, ludzie normalnie się zachowują, rozmawiają, a potem się na przykład okazuje, że to niekoniecznie był fan, tylko taki antyfan. I to można, tych fanów poznaje w ten sposób, że jak oni przyjeżdżają do mnie pod dom, to oni są tacy wzruszeni. Po prostu ręce im się trzęsą, czasem mają łzy w oczach. No są autentycznie wzruszeni, nie, że udało im się mnie zastać, że ja zeszłam. A hejterzy to są tacy bardziej tacy opanowani, nie? No i ci byli tacy opanowani. I co się okazało? No, okazało się, że ci ludzie, oczywiście myśmy, no i potem zrobiliśmy sobie zdjęcia, no i pożegnaliśmy się, no i dobranoc, poszłam do domu. No to okazało się, że oni cały czas mi robili zdjęcia takie z ukrycia, jak... No ja to widziałem. Tak, jak żeśmy z Markiem tam coś opowiadali, jak zeszłam w tym szlafroku i oni te piwa przynieśli, to mi robili, czaskali mi zdjęcia z ukrycia, potem jeszcze pod klatką i po prostu jak coś tam z nimi rozmawiałam, to też mnie cały czas nagrywali, nie? I tak naprawdę to przyszli tylko, żeby nas wyśmiać, nie? I chyba też robili zdjęcia balkonu i tak dalej, nie? I to trochę takie, no...
Przecież ja bym nawet się zgodziła, żeby nagrali i rozmowę, i spotkanie, i zdjęcia. W takim razie. No, tak. Elu? Co filmami Knawi? Co filmami Knawi? Jak was może jebać PiS? Platforma was tak nie wyruchała, jak wyrucha was PiS, kurwa. Także to się okazało, że hejterzy, nie? Przyszli o pierwszej w nocy. My z grzeczności im w sumie Marek był senny, chciał i spać, nie? Poświęciliśmy im 20 minut, a oni nas nagrywali cały czas z ukrycia, co my tam mówimy, i potem nas powrócali zdjęcia do internetu i nas wyśmiali. Elu, przepraszam, mogę zadać pytanie? Jeszcze ktoś mi skakał po dachu i jeszcze mi ktoś włożył kupę do listownika. I jak tu nam grożą, że przyszło policję, znowu nas aresztują. I jak w ogóle tego live'a zrobić, to ja nie wiem. Zazdrosna od ciebie, Ela, on się zakochał w tobie. Ale chodzi o to, że... To znaczy, słuchajcie, powiem wam... Ja dawałaś podobno filmiki Andrzeja. Chodzi o to, że... Powiem wam, że jest coś takiego, prawda? No nie wiem, ja filmiki Andrzeja już widziałem. Sprawa jest taka, że chcąc czy nie chcąc, prawda, ja się staram nie wypowiadać na temat tego człowieka, psychotrupa. Ja celowo zmieniam jego nazwę, prawda, żeby się nie nazywało, że tam się o nim źle wypowiadam. Ale za każdym razem, jak tylko powiem cokolwiek złego na jego temat, w sensie, że tam zrobił mi krzywdę, czy że jest to jakaś osoba negatywna, prawda? To on nawołuje do ludzi w internecie, żeby właśnie mi dokuczano. No i po prostu, i to procentuje tym, że mi jakieś odchody psie ludzkie noszą pod drzwi, że mi skaczą po dachu samochodu. Tego nie było. Tego jeszcze miesiąc temu w ogóle nie było. Jeszcze mi się, słuchajcie, przez 10 ostatnich lat mi się nie zdarzyło, żeby mi ktoś jakieś odchody przyniósł pod drzwi, czy skakał po dachu samochodu. Także, no jest to, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że jest to strasznie niebezpieczne, to co robi ten człowiek, psychotrup, bo on nawołuje na tych live'ach do linczu i napaści na mnie. Czy ja się mogę wtrącić? To nie psychotrop, tylko lekarz się w tobie zakochał, przecież dawał tobie donaty. I wiesz, on sobie takie rzeczy obzdurał teraz, no nie? Lu, ale właśnie, on nie, nie, to psychotrop nawołuje. On nawołuje, ja nic nikomu złego nie zrobiłam. I on nawołuje ludzi, żeby mi jakąś krzywdę robił. I ludzie przychodzą i robią to. Ludzie to zrobi pewnie. Ja mam i przesyłał, wiesz, donaty i on się w tobie zakochał po prostu, nie? On mówi, że nawet przyjedzie do Krakowa. To jest prawda. Słuchajcie, dobra, wiecie co? Kochani, to ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Elu, a może powiesz, dlaczego powiedziałaś, że jak nie mamy piwa dla Marka, to nic nie szkodzi w takim razie i poleciałaś się od razu przebrać ze szlafroczka, co? No nie kłam tak trochę widzą. To wszystko jest nieprawda. No ale o co chodzi? Ja wyszedłem bronić, ale nie wiadomo z kim ona będzie miała do czynienia. Ty wyszedłeś bronić chyba honoru minimalnego, kurwa. Dobrze, reporter wojenny. A ty myślisz, że jak się odzywam do tych ludzi, podajesz rękę, bo wypierdalasz, kurwa. A jak piwo dajesz, no dobra, dzięki, przyznam, że no fajnie postąpiliście, dobra. Ale i tak miałem sceptyczne podejście do tego towarzystwa. Takie krzywe miny, jakby na pogrzebie się znaleźli. Miły gest. Reporter wojenny. Czy chcieliście nas nagrywać? No to nie ma problemu, nie? Ale no i tak. Było dobre. Ale słuchajcie, ja z każdym człowiekiem, z którym rozmawiam, to się liczę z tym, że mnie nagrywa, więc nie ma problemu. Ale nie, kłam po tym mi to manko, że była pierwsza w nocy, bo była 23, nawet nie cała. Dobra, i nie kłam, że o pierwszej w nocy to ja już siedziałem w Uberze. Wypierdalasz tą typie, kurwa, i to w podstawie. Jany Sknurze, ty to się możesz w dupę pocałować. Zamknij pizdę, śmieciu, wypierdalasz. Weź, kurwa, śmieciu. Dobra, ciągnij. Proszę cię mniej przeklinać. Przyjedź do Krakowa, Janysku, przyjedź, zapraszam cię. Z całego serduszka, podam ci adres na Prisma. Słuchajcie, dobra, chodzi o to, że
Ja już na takich spotkaniach... Będziesz razem z Markiem czy z Minimajkiem bił w turnieju debila. No dobra, będziemy... Słuchajcie, ja już na takich rozmowach z widzami byłam... Ja takie rozmowy z widzami miałam kilkaset razy i ja wiem o tym, że prawda, osoby, które mnie nie lubią, też przychodzą, chcą mnie zobaczyć z bliska, jaka jestem. No to wiadome jest, że nikt, kto mnie nie lubi, nie przyjdzie i powie: cześć, ja cię nie lubię, jesteś głupia, pogadamy sobie w ogrodzie, mam dla ciebie piwo. No to wiadomo, że ja wtedy powiem, no nie mam czasu, pomyłka, wracam do domu, prawda? Więc każdy hejter udaje, że jest fanem, prawda? I ludzie sobie nagrywają też bez przyznania się, to też nie ma problemu, nie? Tylko po prostu... problem. I także oni, wy nie zrobiliście nic złego, no przyszliście sobie, nie? A my was chcieliście ugościliśmy, sobie... tak, ugościliśmy chcieliście was sobie... po swojemu. Tak. Chcieliście sobie nas zobaczyć z bliska, nie ma problemu, ja nie mam pretensji, tylko... przecież ja nie mam pretensji. Tylko ja opowiadam, nie? Że już się, mówię tylko, że już się kładłam spać, że już sobie zrobiłam kąpiel, nie? Siedziałam sobie w domu i ktoś udawał, że nas lubi, po to, żeby potem po prostu w internecie wyśmiać, nie? Cieszę się pana. Nie. Ela, kochanie, powiedz mi, kiedy ty dostaniesz walkę w fejmie? My o tym rozmawialiśmy chyba ostatnio. Discord mi się tnie, kurwa, ja pierdolę. I a ja miałam propozycje na temat filmików Andrzeja. Ja miałam propozycje już różnych walk, tylko ja bym musiała walczyć z kimś, kogo nie lubię. A ja ogólnie, ja mam tylko konflikty z youtuberami i mężczyznami, no to... Ale słuchajcie, zmieniając temat, no to tak, bo Marek jest, prawda, do końca tygodnia, może mi się go uda jeszcze uprościć, żeby został dłużej. No więc tak, jutro jest środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Słuchajcie, myśleliśmy o tym, że pojedziemy w Tatry, ale to raczej nie, bo nie ma czasu, teraz jest Marek tylko tydzień. Jest tak, więc raczej, prawda, spędzimy sobie w Krakowie tego Sylwestra. Jakby się ktoś z nami chciał spotkać, no to... Jaka to jest miejscowość? No to możemy się spotkać wtedy, co opowiadałaś, że masz dozór policyjny, chodzisz na komendę cała zapatulona, żeby cię nikt nie rozpoznał. Tak, może byś się tym zajęła. Marek, o godzinie... Ale ja to ty puściłaś te filmy Andrzeja? Słuchajcie, o godzinie... Tam przed 24, tam 23.30 będziemy z Markiem na Moście Grunwaldzkim. 23.30 będziemy na Moście Grunwaldzkim oglądać Agnieszkę. Szlafa 5 przez 18, zgadza się? A potem... Proszę się nie rozłączać, dziękuję. A potem chcemy po prostu pójść do Rynku Krakowskiego, więc możecie nas szukać. A może potem pojedziecie na komendę, na dozór, bo może Marek pojedzie złożyć wyjaśnienia w swojej sprawie. Nic nie muszę robić i ja nic nie muszę zeznawać. Ty to już tłumaczyłeś, że nie można mówić, się z panią spotkać. Pierwszy z rany, kurwa, losował słowa na komendzie. Dupa! Dupa, dupa. Agent KGB, wypierdalaj. Dupa to jest Janessa, kurwa, co najwyżej. Jest was, ja to jebał. Czyli tak, czyli w Sylwestra no, będziemy w Krakowie, więc możemy się spotkać z widzami pod Wawelem. A potem na lewo i prawo, jak będą za tobą jeździć radiowozy tylko. Natomiast w piątek mam live'a, to jest pewne, 30 grudnia. I będę namawiać Marka, no będziemy na głosówkach, będą filmy, będą zdjęcia, będą live'y, coś wykombinujemy, no będzie fajnie. Czyli co, znowu piwko w ogrodach wypijecie? Ela, to ty nagrywałaś te filmiki męża? Ale takie szczerze? Nie było żadnych filmików byłego męża. Zaraz was, kurwa, wszystkich wypierdolę. Marek, Janek, masz was, schowaj się, człowieku, my fedroniarzu jeden ty. Dobra, zamknijmy. Myślę, że wszyscy dookoła też byli szczęśliwi i zdrowi. Dobra, co, ja... To pilnie bardzo, tak? Ja. Ale ten... Ale jak z Marysią? Ale ja się tak zastanawiam... Jak my mamy tych administratorów? Jest Mrunia... Tylko ale ja nie widzę jej.
A ja przewijam od góry do dołu cały Discord, a kiedy się ktoś zamknie, to ja akurat go nie widzę i nie mogę. Elu, ja mam to samo. Bo ty nie dość, że słowa losujesz, ty jesteś jeszcze ślepy, kurwa, debilu. O, ty cfelu. Śmiało, zapraszam. Słuchajcie, ja wchodzę na przedpokój i dam funkcję lektora kilku dodatkowym osobom. No bo nikogo nie ma, nie wiem dlaczego. Każdy w pracy jutro będzie, bo chce spać. Każdy, kto podpierdoli sąsiada, dostanie lektora. Każdy, kto sąsiada. Janysek, tłuszcz ciaszek jak się odpalił. Ojejku. O, już mam. Słuchajcie, osoby, Janys i Marek, osoby takie, które znamy jako pozytywne, dajemy im lektoru. Dobrze, reporter wojenny wypierdala stąd, ty kurwo. No dawaj, to przyjdź do Krakowa, to porozmawiamy inaczej, tłusta świnio. No, wyrucham cię matkę, nara. Jebać sąsiada, co z psami się ustawia. A jest sza, bo sza można dać lektora. Ale ona nie chce być pomawiana wtedy później na internetach. Właśnie. No. Huragan będzie super lektorem. Nie, na pewno nie. Huragan nie da się. Ten Paladyn. W ogóle pomyślił, żeby wejść na ten kanał. Dobrze, dajemy może lektorów. Ich Marek wybierze. Potrzebujemy pomocy. Ja bym podała lektora. Szkoda, widzicie, że Nosferatu się obraził, bo przez Sobora by pomógł, nie? Muszę znaleźć nie, Ela, to był Jarki. Ej, czemu huragan nie dawajcie? Bo dawajcie. Ela, a jak z Marysią? Wróci? Huragan jest bardzo obiektywny. Ej, Elu, ja dałem pierwszy dzień co admin, odzyskałem, dałem 50... Ela, Marysia, dałem 50, dałem 50 banów. No to może znajdę co organizm. Dobrze. Do jakiej miejscowości? No zdjął 20 moich banów, dałem 50. I to nie dałem tego osobom byle jakim, tylko dałem osobom, które wyzywały ciebie i Marka. Ale no to on nie można zdejmować banów i przerw danych przez innych administratorów. Lubicie jajko na twardo? Twoje multi bany zdejmował, no. Lubicie jajko na twardo? No to dobra, ale osoby przez serwera... Ej, kurwa. Janys, ty teraz możesz te swoje bany wsadzić. Pawiaczki, lubicie, pawiaczki, mam pawiaczki. Lubicie jajko na twardo? Lubicie jajko na twardo? Proszę o ciszę. Mam pytanie do Eli. Ale wiecie co, trzeba faktycznie jeszcze bardzo to są teksty, które ja wymienkam. To jest do dupy. Patryk, zamknij mordę, anime ba, zamknij mordę. Elka, lubicie jajko na twardo. Przepraszam bardzo, na czym zrobicie podium? Na ławce za ogrodem belwederskim? Lubicie jajko na twardo? Tak. Dobra, super. Dobra, dobra. Huragan na uspokoiłem się, wyrzuciłem osobę. Pierdolony. Spokojmy się troszeczkę. Jeśli byśmy na podium, to powinno działać, nie? Tutaj naprawdę porozmawiać z tym, kurde mam. Na podium nikt nie będzie chciał rozmawiać. Jest tam osoba poleciała, nikt nie będzie zakłuszał tej grawy na rozmowach. Ty spuszcza tą muzykę. No nie wiem, strzelam. A przepraszam bardzo, podium zrobicie na ławce w ogrodach belwederskich, bo to taki będzie akurat stopień dla Marka akurat. Janes, może będzie lepiej przejść na podium dla Eli i Marka. Wiecie, fajnie, że ktoś to reszta. Janes, będę ma ich porządnie, można je. Ale my nie mamy czasu na podium. Nie mamy czasu. Bo teraz to Kuza i was i słuchających, którzy naprawdę chcą z wami pogadać. Do chorób przejścia nie na podium. Nie, kurwa i tyle. Do chorób. Zjebać platformę. Zdanowałem, którzy zakurzali. No kurwa, ale nie macie czasu. Ale przynosimy się na podium? A na podium? No nie wiem, za chwilę, ale nie mam dużo czasu. I gwałci dzieci. Słuchajcie, przenosimy się na podium. Do choroszy. Dobrze. Do choroszy. Ja wiem.
Przestań. Ty najpierw stwórz się na podium. Jest podium. A gdzie jest to podium? Mi na całą myśl to pizza nożnej, to mi już bliżej to powiem. W kanałach głosowych. A to ty nagrywałaś te filmiki, Andrzeja? Ja 20 lat wciągałem gówno. Jak jadłem gówno? Kupa w listowniku, a nie? Cenniki pokrzowe mnie bardziej reakcują niż sam boks. Jebać PC platformy. Cennikówka. Dobra, słuchajcie, kochani. Słuchajcie, przenosimy się na podium. Na podium do horroru, czy nie jebać platformy, albo na błędę na zamówienie. Jebać platformy. Ja zaraz wejdę na podium. Jebać platformy. Jebać platformy. Dobra, słuchajcie, przenosimy się na... Uwaga, uwaga. Przenosimy się na kanał głosowy podium. Segregant, Eligany, Fan Club Eligany. Spierdalaj. Kochani, przenosimy się na podium. Spierdalaj. Kurwa, ryja, gałganie. Na i żeby wchodzili inni ludzie i zakłócali tą rozmowę, to nie ma sensu. Ja już dawno Eli mówiłem, żeby te podium robiła i tak dalej, tylko że Ela zawsze chciała mieć kontakt z widzami, ale w momencie, kiedy ja jestem sam z Markiem i się Discord zaczyna, nie możemy ludzi wyrzucać, mutować, nie dajemy sobie rady, dlatego mi się wydaje, że w takim momencie najlepiej jest przejść na to podium, żeby był spokój, nie? Ale mi na telefonie też zaczęło mulić i ciężko przewijać było tą listę. No, to tylko na laptopie też jest ciężko. To potrzeba by było więcej. Maciek by się przydał, ale żeby on nic nie mówił chociażby. To by już by była połowa sukcesu. Myślisz, że Ela już się przysiadła na ten? Na podium, czy myślisz, że nie jeszcze? Nie wiem, nie mam telefonu w łapie, a... Nie powiem co, papierosa w gębie mam teraz, palę sobie. Może powiedz Eli, żeby na podium się przeniosła. Bo ty może to trzeba pomóc jej, bo ona sama nie umie się przerzucić. Marek, wiedział. To weź, odejdź od kompa i pomóż Eli. Już łapię za telefon, kurwa, bo jestem teraz w trakcie palenia. Ale skurwysyny pierdolone, oni mnie z równowagi wyprowadzają, ciebie też? Ej, ja takich kurew nie cierpię. Bez kolejności to jest ta lista, no to trzeba teraz szukać, ale trzęsie mnie. Ja kurde, wiesz, jak wyszedłem na krótkim koszulku. No. Dalej, wiesz, co bym chciał? I będziemy sobie wywoływać tam sobie. Będziemy sobie... Tam, no mów, Marku, no, proszę. Zimno mi jest bardzo, ja palę sobie na zewnątrz. Szukam. Nie, ale Eli nie ma chyba, ona nie może przewinąć tej listy, czy jak teraz. Oj, jak zimno. Nie, czasami ci ludzie tak potrafią odpalić, że to jest chuj, oni są bezczelni po prostu. No. Kurwa, ręka mi się... Nie widzę, pomóż, szukasz może też, jeśli ona jest, to znaczy, może Eli, na samej górze niż na dole. Dopal sobie, Mareczku, papieroska i poczekamy na Elę i jeżeli ktoś będzie chciał z Elą porozmawiać, to po prostu sobie tutaj dołączymy, dodamy te osoby, jak Ela skończy mówić. No pewnie, może coś szuka teraz w lodówce, soczku. Bo tak to nie ma sensu, no. Jak chcecie, póki co Eli nie ma, możemy dodać jedną osobę, to podnoście rączki w górę, wybierzemy jedną osobę. Tak, a ta osoba powie, na naszej antenie chciała ta osoba popełnić samobójstwo i strzelić sobie w łeb. No i to będzie nasza wina wtedy, nie? No nie, no tak nie można, no. Nie popełniacie samobójstwa. Kasia tu jakaś jest. Życie jest... Widzę łapkę, mach łapkę. No to dodaj, Marek. Wybierz sobie kogoś. A Ela musiała zrobić ten, jak to się mówi? Plakat. Aha, że podium, no to może tak. Ja się na tym nie znam, zaraz.
Mhm. Dobra, to dodaję już. Ja chciałem moją dziewczynę pozdrowić, Paulinkę. Ucieszy się na pewno. Na live? Mac, możesz mówić, co tam u ciebie? Ja do Eli mam zapytania. Dobrze. Aha, to trzeba poczekać, dobrze, to może to za chwilę. To ja zaczekam. Dla Eli możesz warto. Opuścić. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Jeśli ktoś powie chuj ci w dupę, to też rozłączam. No nie, Marek, ja daję bana od razu. Szanujmy siebie nawzajem, pamiętajcie ludzie. No. Ja już tu nie mówię tylko o samej Eli i Marku, tylko jak ktoś będzie innych użytkowników wyzywał, czy będzie szkodził innym użytkownikom, typu doxing, stalking, dokuczanie innym użytkownikom, to też jest ban po prostu. To jest Discord wolny od hejtu, wolny od agresji i tak dalej. I osoby agresywne będziemy po prostu wyrzucać. No. Z tym w ciepłym, już od razu lepiej. No dobra, to dodajemy kolejną osobę. Członek z long rollami. Dobra, to takiego dodamy człowieka. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Mów człowieku, co chciałeś powiedzieć. Halo? Jezus Maria. No, halo? Ja w szoku jestem. Gdzieś mi się na to podium? Ja już jestem na podium. Powiedz Ali, żeby wbiła też. Jest to zero. Ty, Marek, ale nas słyszy teraz? Marek. Tak, słuchamy, o co chodzi? Bo nie to słyszałem. O kurde. Grubo. No, grubo, ja jestem zajętym trzema rzeczami naraz. Nic się nie stało. Może Janusz coś pamiętasz z tego, przepraszam, rozmówcę, bo może... Ja nic nie słyszałem, ale nic się nie wydobyło. Okej. Przecież mówiłam. Aha, no dobra, no. No właśnie. Trochę mi smutno teraz. No właśnie. Ja chyba będę musiał gdzieś na stację pójść. Ale co, Marek, już nie ma piwa już? No, już... Nie wiem. Ja Marek, mogę taką głosówką to czasie. Ja mogę zerówkę pić, mi to nie będzie robiło różnicy. Dobra, chuj z tym, dodaję kolejną osobę. Dobrze. Potem muszę kogoś fajnego wybrać. Erkarda dodamy. O, Erkard zawsze coś pierdolnie po swojemu to już. Jakim pytaniem nas pan zaszczyci? No niestety kolejna osoba czeka na Ela. Albo jest prowadzi to... samochód i nie może kończyć. Nie, coś powie teraz. Ale czasami tak jest z tym podium, że jak jakaś osoba wejdzie, to jej nie słychać. Ja też tak miałem nieraz. A pamiętam stare czasy Kozborowa właśnie, też tak miałem. Miałem uczestniczyć na podium z telefonu. Aha. No i co chwila mnie ten brak głosu z mojej strony, musiałem się rozłączać, jeszcze raz dodawać, mnie musieli na podium, mimo tego, że byłem administratorem, właścicielem serwera i gówno z tego wychodziło tak naprawdę, no już rok minął, mam nadzieję, że naprawiono. Dobra, losujemy kolejną osobę. Ja taki system, Marek, że ja nie dodaję osób bez roli. Nie wiem. Mi się wydaje, że lepiej, żebyś doznawał osoby tylko z rolą. O. Cześć, Elu. Cześć, kochani, witajcie. O, fajnie. Przynajmniej teraz widać, że jest 435 osób z nami. Brawo! Hurra! Tak jak na live'ie prawie, że. No. Słuchajcie, jak ktoś będzie chciał jakieś zadawać pytania, to go będziemy tutaj dodawać. No właśnie czekają na ciebie głównie z pytaniami. Bo takie... No, możecie pytać i Marka, i mnie.
Słuchajcie, to takie było nieplanowane kompletnie spotkanie. No, się mamy się spieszyć, bo nie mamy czasu tyle. No. Ja po prostu zauważyłam, że Marek się połączył, nie wiem, czy na Messengerze, czy gdzieś on tam się łączy z Janysem i jeszcze z jakimiś osobami i zaczął opowiadać, jak tutaj jest, co jadł, co robił. No i wywlekali, gdzieś komuś innemu sprzedawali te informacje. To nigdy nie miał prawa wypłynąć. Nie, to było no tylko dla mnie. I mi się to spodobało, jak on tak opowiada. Słyszałam po prostu z przedpokoju, bo sobie siedział tam w sypialni, a ja siedziałam w dużym pokoju, że tam opowiada i uznałam, że to jest fajne. Jak już ma opowiadać, to niech opowie w większej ilości osób. No i zaproponowałam, że zrobimy głosówkę. Marek się zgodził. A ja sobie tutaj coś robię na komputerze i w telefonie i myślałam, że on z wami porozmawia, a ja sobie coś tam będę pisać. No ale sama dołączyłam na ten kanał Rozmowy o Wszystkim i o Niczym. Zrobiła się tam awantura. Teraz zaproponowałam, że podium. Słuchajcie, mi się wydaje, że tak, jest wtorek, Marek ma być do końca tygodnia, będę go prosić, żeby może trochę wydłużył pobyt. Jak się nie uda, no to jeszcze się zobaczymy może za jakiś czas i będzie okazja, ale no to faktycznie byłoby fajnie to wykorzystać i może rzeczywiście, bo jeszcze Marek jest środa, czwartek, piątek, sobota, w niedzielę by wyjechał. No to można by rzeczywiście zrobić jakieś głosówki, live'y, nie? Fajnie by było. No bo filmy sobie i tak codziennie jakieś tam nagrywam. Więc myślę, że coś można by wymyśleć. Tylko, że ja się boję. Oto tak zrobiłam masło maślane, że myślę, że można coś wymyśleć. No ale już trudno. Słuchajcie, ja się po prostu boję robić w domu te live'y, że nam będą wysyłać tą policję znowu do domu. Że rzekomo nie wiadomo, co tu się dzieje i znowu będzie dobijanie do drzwi. No i nie wiadomo, jak się zachować, nie? Bo jak nie otworzysz drzwi, to wyważą i nas wywiozą siłą. Nie jak otworzysz... Rady. Antyterroryści by musieli wyważać. Jak otworzysz, to będą przesłuchiwać, rewizję robić, dręczyć nas po prostu w nocy, nie? Taki poniżający to jest strasznie i nie będzie można robić live'a. I dlatego nic żeśmy nie robili po prostu, bo się nie da, nie? No nie dadzą. Trzeba by gdzieś pojechać albo do kogoś, albo do hotelu. Bo mi też jest głupio, sąsiedzi się patrzą, nie? Cały czas radiowozy podjeżdżają, kartki pogotowia. Po prostu wyciągają mnie z domu za włosy w kajdankach. Mnie, dziecko, członków rodziny tutaj sprowadzają. No to jest jakiś w ogóle Saigon normalnie. Kurwa. Nawet nie możemy tego live'a zrobić. No, ale słuchajcie, też, ja... No po naszych twarzach będzie widać, że troszkę smutni jesteśmy. Ja się po wydaje, prostu... Że na live'ie to nie będzie tak fajnie. Słuchajcie, ja wyciągnę konsekwencje z tego wszystkiego, bo tak, przede wszystkim... Byłam już dwa razy aresztowana. Cały czas te patrole policji od kilku lat, odkąd zrobiłam się popularna i robię te live'y. I to jest po prostu to, co ja zaznałam ze strony policji. To jest znęcanie się, łamanie praw człowieka, niszczenie, jakiś brak poszanowania godności osobistej. Bo tak. Doskonale wszyscy wiedzą, po prostu bardzo dużo ludzi wie w Polsce i w Krakowie, że ja robię te live'y, jestem youtuberką. Nic złego nie robię nikomu, żadnej krzywdy. Nie nawołuję do żadnego linczu nienawiści, nie łamię polskiego prawa, nie jestem osobą karaną w ogóle. Nie mam w ogóle mandatów żadnych punktów nawet jako kierowca. Po prostu nigdy nie byłam zatrzymana, żebym prowadziła pod wpływem alkoholu czy cokolwiek, nie? I tak, co tydzień ta policja po prostu cały czas się dobija, żąda, żeby im w nocy otwierać. Że robię sobie te live'y, nie mogę robić tych transmisji, muszę przerywać, legitymować się, tłumaczyć, denerwować, bać się tych ludzi.
Zostałam aresztowana, prawda, dwa razy w ostatnim czasie. Nie dano mi pić. Po prostu wyciągnięto mnie z domu siłą. Tam musiałam siedzieć na tych komendach, czekać, aż oni napiszą te protokoły zatrzymania kilka godzin. Musiałam siedzieć na krześle, patrzeć w ścianę i czekać, aż jakiś policjant, który po prostu nie potrafi napisać tego protokołu, no bo nie skończył polonistyki tak jak ja. Nie umie szybko pisać, tylko pisze wolno. Nie jest informatykiem, więc nie umie tego wydrukować. To im czasami to zajmuje napisanie i wydrukowanie protokołu zatrzymania 3 albo 4 godziny, a ty musisz tam siedzieć. To mi by to zajęło 10 minut, bo ja umiem i napisać dokument i wydrukować, prawda? Umiem obsłużyć komputer, drukarkę, czy na przykład takie przesłuchanie. To ja mogę w 15 minut kogoś przesłuchać, napisać, wydrukować kartkę, dać do podpisania i dzwonić kogoś do domu, a u nich to jest 3 godziny albo 2. No i siedź sobie 2 godziny na takim przesłuchaniu albo 4, albo 6 godzin na krześle skuty. Jak na przykład, jak jesteście katolikami, chodzicie na przykład na mszę, nie? Jak ciężko jest wytrzymać czasami godzinę, prawda? A pomyślcie sobie, że oni biorą kogoś na chama w środku nocy z mieszkania. No na przykład chcecie się już spać, prawda? Chcesz iść spać, no masz prawo do snu, cisza nocna, 22. Zabierają cię. Trzymają cię na tej komendzie, każą ci siedzieć na krześle. Mnie trzymali do 2 w nocy w listopadzie. Potem ci gdzieś wożą po całym Krakowie. W tym areszcie to tylko miałam 3 godziny, żeby się po prostu przespać. No normalne, ja nie wiem, bo ja słyszałam, że ten seryjny morderca, co tam wymordował w Szwecji czy w Norwegii całą wyspę. Breivik, no chyba tak. To on był. To, że on podobno, że on podobno w celi ma internet, książki, komputer, no, tak wszystko ma, nie? A w Polsce, w Krakowie, no to po prostu oni mnie na przykład teraz w czwartek, 2 dni przed świętami, spałam sobie po live'ie po prostu, w łóżku spałam normalnie. Zadzwonili domofonem, zobaczyłam, że jest policja, nie? Zapytałam się, o co chodzi. Powiedzieli, że przyszli, że jest jakaś ważna sprawa. Ja mówię, no ale była w nocy policja już dzisiaj, więc nie wiem, o co chodzi. A on mówi, że coś zapomnieli ci policjanci. No i ja uznałam, że to jest coś dziwnego. No to się ubrałam tam, cokolwiek tu miałam, nie? Zarzuciłam sobie po prostu, miałam tylko podkoszulek, w którym spałam, włożyłam spodnie. I sobie po prostu zarzuciłam kurtkę, nie wzięłam tylko klucze do mieszkania, do kieszeni i zeszłam na dół. A oni mi powiedzieli, że jestem aresztowana. No i ja mówię, że chcę wrócić do domu, bo był mróz wtedy w minus jakieś 4 stopnie, że chcę sobie włożyć sweter, że sobie chcę wziąć okulary, że chciałabym się uczesać, tam jakoś ogarnąć, podmalować, jak mam znowu po prostu siedzieć na tym komisariacie, że sobie chcę wziąć torebkę, chociażby portfel czy cokolwiek, bo jak mnie potem wyrzucą z tego aresztu czy tam z tej komendy, no to będę miała parę kilometrów, żeby wrócić do domu i no potrzebuję jakichś pieniędzy, cokolwiek, nie wiem, żeby sobie kupić coś do zjedzenia, do picia, nie wiadomo ile to będzie trwało, czy 2 dni, czy po prostu 6 godzin. A oni, że nie, absolutnie już nie mogę do mieszkania wrócić. I powiedzieli, że albo wsiądę do tego radiowozu. Teraz w czwartek, po prostu 2 dni przed, to było Wigilią, czyli Wigilia była 24 w sobotę. 23 dzień miałam w piątek live'a, czyli to było 22 grudnia. No i wzięli mnie do tego samochodu o 10 rano i trzymali mnie na tej komendzie do godziny 15. No i oczywiście standardowo chciało mi się pić, chciało mi się jeść, po prostu głowa mnie bolała, miałam wizytę u lekarza, na którą nie poszłam, miałam różne sprawy ważne do załatwienia, których nie mogłam po prostu odbyć, nie? No i oni w końcu o 15 mnie wypuścili, pozwolili wrócić do domu. Po prostu zawiało mnie, bo nie miałam swetra, bo musiałam wracać parę kilometrów na nogach, bo nie miałam pieniędzy, nie mogłam wziąć taksówki, nie mogłam wsiąść do autobusu.
Byłam bardzo głodna, nie miałam co zjeść, nie miałam się czego napić, nie miałam sobie za co kupić. Nie mogłam sobie wypalić papierosa, byłam bardzo zdenerwowana. Nie mogłam się napić, piwa miałam ochotę, nie? Musiałam po prostu zapierdalać parę kilometrów do domu o tej 15. Cały dzień po prostu zjebany, miałam różne rzeczy do załatwienia, nic nie zrobiłam. A to wszystko pod tytułem, że na moim serwerze Discorda niewłaściwe treści. Przyszłam do domu, no i się czułam strasznie nieprzyjemnie i potem wieczorem już dostałam gorączkę. Miałam po prostu wieczorem 39 stopni i straszny ból gardła, nie? No bo z jednej strony nerwy, z drugiej strony po prostu się przeziębiłam. A poza tym oni mi tam kazali podpisywać dokumenty, nie miałam okularów, nie byłam w stanie. Także słuchajcie, to jest normalne znęcanie się, brak poszanowania praw człowieka, które gwarantuje konstytucja, godności ludzkiej. No nie mogłam się ubrać, nie mogłam się uczesać. Był mróz, nie wolno mi, nie wzięłam sobie swetra. Wypierdolili mnie po 6 godzinach, czy tam 5. Nie miałam ani nawet złotówki, żeby sobie chociażby kupić kawałek jakiegoś precelka, nie? I kurwa, ja jestem kobietą, nie? Samotną osobą rozwiedzioną, córkę mam, nie? I tak po prostu wziąć kogoś, po prostu gnąć, wyciągać go z mieszkania i trzymać tyle godzin, a w listopadzie przecież byłam trzymana 40 godzin i to było takie samo znęcanie się, bo oni 7 godzin pisali protokół, kazali mi 7 godzin siedzieć na krześle. W tym areszcie to prawie w ogóle nie spałam. Wody mi nie chcieli dać, po prostu tylko mi kazali powiedzieć, że sobie mogę pić z kranu albo z ubikacji, bo mówili, cytuję, z kibla. Okularów nie pozwolili mi skorzystać z okularów, jak podpisywałam te protokoły. Nie widziałam w ogóle, co podpisuję, więc odmówiłam, nie podpisywałam. I jeszcze jak chciałam złożyć zażalenie na policję, to mi nie zdjęli tych kajdanek, więc musiałam w kajdankach wpisać zażalenie. No to pisz sobie w kajdankach. Wszystko tak na was grałam. No dobra, no nieważne. Chuj. Ale po prostu dobra, no to wiadomo, że w Rosji tak robią, w krajach arabskich. Tak? Być świata. Może w Niemczech. No, weź w ten kurwa, sposób. Ale to jest Polska, ja pierdolę, żeby tutaj po prostu wziąć kobietę, sobie wytargać na minus 5 stopni mrozu i ja w podkoszulku wracałam do domu? To tak można komuś tak zrobić? Ja teraz jestem cały czas chora. A trauma ja do końca życia prawdopodobnie będzie ci towarzyszyć z tego powodu. Ja się po prostu przeziębiłam, mam cały czas gorączkę, katar mi się leje po prostu z nosa. Dostałam jakieś takie opryszki na nos, się na ustach, tak strasznie przepotwornie przemarzłam, jak mnie wywieźli teraz w czwartek. I co? Jutro też przyjdą i mnie po prostu skują i mnie wytargają z domu? Bez ubrania nie będę się miała prawa uczesać i wziąć sobie torebki i będą mnie trzymać ile? 40 godzin? Czy może 7? A za tydzień też mnie wytargają z domu, przecież tutaj już nie ma dziecka. To czemu oni mnie ciągle aresztują? Dobra, słuchajcie, ten. Dobra, nieważne. Niech ja mnie skontroluję chwilowo, nie mogę rozmawiać. Ja po prostu ten, jak chcecie, to możecie zadawać pytania. Nie, bo byśmy zrobili z Markiem jakąś rozmowę, nie? Tylko się nam nie chce siedzieć na tych jebanych komisariatach, nie? No, nie wiem, no Marek, jak będziesz Ela skończył mówić, to może doda jakieś osoby, co będą pytania zadawać. Kurczę, no dobra, to jeszcze może nie przerywam Eli, to może dołoży tam jeszcze swoje parę grzeszy. Nie, poza tym jest fajnie, bardzo się cieszę. Chciałam powiedzieć, może inaczej. Sobie. Może inaczej powiem, że tak, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za tą miłą rozmowę. I że jesteście. Postaram się, coś tak faktycznie jakiś zły humor mnie złapał i chyba Marka też. Cieszę się bardzo, że Marek przyjechał ogromnie. I bo tak jakby go nie było, to bym się martwiła. No i wszystko w porządku. Słuchajcie, to jest cena sławy, jakaś tam konsekwencja, prawda, tego, że
coraz fajniej mi z tymi live'ami idzie i myślę, że nie ma się co martwić. Fajnie, fajnie, że Marek przyjechał. Myślę, że Marysie uda mi się niedługo wydrzeć z tych po prostu z tego miejsca, gdzie ona jest. Ja obiecałam Marysi, że widzicie, ja wolę rozmawiać na tych cholera normalnie i tam by trzeba było banować ludzi, bo tak przynajmniej ludzie sobie coś tam mówią, nie? To jest fajne. Kurde, obeszłam całe mieszkanie, bo chciałam sobie zapalić papierosa. Szukam zapałek, nie ma. Kto mi to chowa? Nie wiem, czy po prostu nie zwrócimy z podium z powrotem na te rozmowy. Dobra, Janusz, weź tam kogoś podudawaj. No to nie wiem, czy jest Marek. Marek niech sobie dodaje widzów, jakich chce, albo ty, Marka gdzieś wcięło. Bo ja, no dobra, dobra, już dodaję jedną osobę. Dodam, mogę dodawać losowo, albo niech Marek wrzuca losowo. Już zaraz ci kogoś dodam. Maciek, ale zalecam osoby, które mają ale rolę. Ale dobra, bo... nie, Marek, na razie nie dodawaj, bo tutaj po prostu poopowiadamy, co i jak. No dobra, to jeszcze chwilkę, okej. Okay. Na razie jest Marek, Janys i Ela, no. Słuchajcie, no... nie, bo trzeba zacząć jeszcze raz, że witam wszystkich moich kochanych widzów, fanów, antyfanów też. Jest wszystko dobrze. Oczywiście mogłoby być lepiej. No i tak, Marek przyjechał, udało mi się go uprosić. Raz mówił, że przyjedzie, kiedy indziej, że nie. Więc ja do ostatniego momentu nie wierzyłam w to, że on w ogóle przyjedzie do mnie. W związku z czym nic nie mówiłam, że ma przyjechać, no bo raz obiecywał, potem odwoływał. W ogóle się nie przygotowałam na jego przyjazd. Ja też, grałem co popadnie do plecaka. Ani sobie tu nie posprzątałam, ani się w ogóle nie przygotowałam. Z tym, że po prostu napisał w końcu Wigilię, nie? Tak, nie poszłam w ogóle, robiłam live'a w piątek przed Wigilią 23 grudnia, nie zrobiłam żadnych zakupów. No i Marek napisał o 12 Wigilię, że on jedzie i wysłał mi zdjęcie z pociągu, że jedzie, nie? No, ja sobie i stwierdziłam, no kurde, no jak już jest w tym pociągu i jedzie, no to chyba mnie nie kłamie, chyba faktycznie jedzie, nie? No więc byłam wtedy na zakupach, no to wzięłam wszystko, co tam znalazłam w sklepie, to zapakowałam do koszyka i zrobiłam zakupy, żebyśmy mieli co zjeść, a jeszcze po prostu o 11 to nic nie było w ogóle, nawet do jedzenia w domu. No i ja nie wiedziałam, że on tak naprawdę przyjedzie, chociaż, prawda, rozmawialiśmy o tym od początku grudnia. A no nie mówiąc o tym, że od wakacji żeśmy o tym rozmawiali, no więc bardzo się cieszę. No i Marek jest bardzo dla mnie miły. Dzisiaj mi zaczął pomagać trochę tutaj w mieszkaniu, coś tam sprzątać. No jest bardzo miły, jest bardzo fajnie. Byli u nas widzowie. Co prawda okazało się w nocy, w niedzielę, okazało się co prawda, że to są hejterzy. Opłaceni przez lewackie instytucje jeszcze, takie to... Kurwa. Ale też było właściwie fajnie, nie? No, w miarę. No i co? No i może nawet właśnie sobie gdzieś tam wyskoczymy do tego Zakopanego chociażby na te dwa dni. Jutro idę do mechanika sobie te hamulce zrobić, bo coś mi źle działają hamulce. No, tak jak mówiłam, ktoś mi wrzucił jakieś kupę psią albo ludzką. Ekstrementy, tak, to się do listownika. No. Ktoś mi skakał po dachu samochodu, także ten po prostu psychotrop, youtuber, psychotrop nawołuje do jakiejś dokuczania. Jest mi w ogóle trochę trudno, bo tam w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie jest moja córka, no to ten personel twierdzi, że ja się od nich źle wyrażam o tym ośrodku i tam z dzieckiem o tym rozmawiają zupełnie niepotrzebnie, bo co ma dziecko wspólnego z tym, co ja nagrywam na YouTube? Nastawiają ją trochę przeciwko mnie.
A ja zarzucają mi, że ja kłamałam o tym ośrodku. Ja nic nie kłamałam. Wszystko, co powiedziałam, co tam się dzieje, to było na podstawie tego, co mi powiedziała córka, jej koleżanki i inne dzieci w tym ośrodku, które spotkałam na korytarzu i pod budynkiem rozmawiałam też. Poza tym Marek znalazł taki film, prawda, o domach dziecka w Polsce i tam wszystko te zasady, które mają w tym ośrodku, to się wszystko sprawdziło, ale nie chcę dzisiaj o tym mówić. Słuchajcie, tam dzieci po prostu... Marysia powiedziała mi ostatnio, że tam na przykład trafiła dziewczynka z Ukrainy na święta i pierwsze, co dostała zadanie na pierwszy dzień, to mycie ubikacji. I mówiła, popatrzcie, ja jeszcze do tej pory nie miałam tego mycia ubikacji, myłam prysznicę na razie, a ona od razu pierwszego dnia dziecko takie małe trafiło, bo tam ojciec zmarł, czy coś tam się stało i dostała zajęcia, że ma mieć ubikację. Wyobrażacie sobie coś takiego? Dziecko z Ukrainy, polski rząd płaci pieniądze, żeby tym ludziom udzielić pomocy i ona w domu dziecka myje ubikację. A taki Breivik nie myje żadnych ubikacji, bo tam mają już sprzątaczki i więźniowie za granicą na zachodzie Europy i świata mogą po prostu na przykład w takim więzieniu nawet skończyć studia prawnicze, mają dostęp do książek, do komputerów, do internetu, do wszystkiego, do telewizji, a moje dziecko tam jest i tak, każą zbierać punkty cały tydzień, to masz albo dodatnie, albo ujemne, jakieś zero, jak masz za mało tych punktów, albo jakieś tam ujemne czy zero, no to za karę nie dostaniesz, oni mogą dostać telefon na pół godziny dziennie, żeby zadzwonić sobie do koleżanek, do bliskich osób. No to kara jest taka, jak nie uzbierasz tych punktów, nie umyjesz dobrze czegoś, czy tam rzekomo jesteś niegrzeczny, no to nie masz tego telefonu. Inna kara to jest taka, że nie możesz wyjść na tą przepustkę do rodziców, albo nie możesz oglądać, nie masz prawa do telewizji, czy tam jakieś dostajesz dodatkowe obowiązki. I ktoś... z opieki społecznej wymyślił jakieś takie chore zasady po prostu na całą Polskę, że te dzieci tam idą i tak, ja rozumiem, trafia dziecko, tak, i mogłoby sobie zbierać punkty, na przykład punkty za to, że będzie grało pięknie na jakimś instrumencie, będzie się rozwijać, albo będzie malować, albo będzie rysować, albo będzie się realizować w sporcie, koszykówka, pływanie, piłka nożna. Albo na przykład dzieci się będą zapisywać na jakieś olimpiady i będą chodzić i brać w nich udział. Za to będą dostawać punkty i za to będą miały nagrody, jakieś profity, jakieś kieszonkowe, więcej telewizji za to, więcej telefonu, więcej spotkań z rodzicami. Tymczasem tam nie ma, słuchajcie, tam nie ma żadnego sportu, żadnego udziału w olimpiadach, tam nie ma żadnego rysowania, gier na instrumentach, żadnego basenu. Tam po prostu jak, żeby zasłużyć na to, że możesz zobaczyć mamę czy tatę, to musisz myć, masz dyżury, musisz tam myć, czorować, czyścić, musisz się stosować do jakichś tam regulaminów. Jak w niedzielę czy w sobotę nie wstaniesz o tej 8, 9 rano czy o 7 rano, no to nie zobaczysz rodziny. To jest po prostu jakieś wszystko chore i ja zamierzam to zdemaskować i się za to zabrać, ale ja o tym dzisiaj nie chcę mówić. I to są dzieci, to są małe dzieci, tam są dzieci, które mają po 7 lat, po 9, moja córka ma 12. Dziecko tego nie rozumie. Tym dzieciom się wydaje, że one są w jakimś obozie koncentracyjnym hitlerowskim. Przecież to są dzieci małe. I po prostu to oni sobie nie mogą sprzątaczek tam zatrudnić, że moje dziecko, które nigdy w domu nie musiało nic sprzątać, bo ja się tym zajmowałam, to ona nie może się teraz uczyć. Nazbierała samych tam jedynek. Chorowała, gorączkę miała straszną. Po prostu z tego stresu i z tego przemęczenia, z tego budzenia. Tak, zakaz snu w ciągu dnia. Jak się nie wyśpisz w nocy, to masz pecha. Już w ciągu dnia się nie możesz położyć. Pomyślcie sobie, że wy macie prawo się położyć w ciągu dnia, jak się źle czujecie, a dzieciom, dzieci w domach dziecka nie mogą.
no kompletnie jakieś po prostu chore zasady. Kto to w ogóle wymyślił? Jakiś sadysta? Ale to nie jest. Ja myślałam, że to jest prawda, decyzja tam dyrektora ośrodka. A to jest, no, słuchajcie, to jest tak w całej Polsce, bo Marek znalazł taki film. O, ktoś mi przyniósł piwo. Marek znalazł film taki, gdzie 18-letni chłopak opowiadał o tych wszystkich zasadach w tych domach dziecka. Kurde, ja oglądałam tylko połowę tego filmu, bo zaczęłam płakać. To jest wszystko to samo, co mi opowiadała córka. To samo, po prostu kropka w kropkę. Ja podam ten link jeszcze potem na przedpokoju, na Facebooku i tak dalej. Czyli to jest, słuchajcie, w całej Polsce tak jest. W całej Polsce dzieci mają tak strasznie warunki okropne w tych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w tych domach dziecka. Po prostu to jest, tak jak mówiłam, łamanie praw człowieka, bo dziecko jest takim samym człowiekiem jak ja. Trafia dziecko do takiej placówki, łamie się jego prawo do wolności, odpoczynku, snu, godności, spokoju, jakiejś tam nietykalności osobistej, zabiera się rzeczy, dostępu do telefonu, do czegokolwiek. I tak samo jak ja byłam aresztowana, to tak samo po prostu moje prawa człowieka zostały złamane, nie mogłam się ubrać, nie mogłam się uczesać. Siedziałam rozczochrana, po prostu niepomalowana, z rozmazanymi oczami. Przychodzili, śmiali się ze mnie, że źle wyglądam. Zaziębiłam się, po prostu nie mogłam spać. Traktowali mnie jak śmiecia, jak jakiegoś kryminalistę, chociaż bez żadnych dowodów, bo ja na podstawie jakichś anonimowych zgłoszeń, nikt tego nie sprawił, nie udowodnił, tylko po prostu tak od razu z definicji, nie? No, ale dobra, nieważne. To co, ja może oddam głos Markowi. Albo tak, Janysowi. Tak, do studia Marka teraz oddajemy głos. Dobrze. Dobra, to może dołączymy parę osób teraz. No to ja też tak teraz nie wiem, co bym miał powiedzieć. No wiadomo, że bardzo źle się działo. Każdemu z nas. No dobra, ja też się staram o to, żeby równie zostać źle potraktowany. Na własne życzenie, jako właśnie solidarny jest z wami i tak sobie to tłumaczę, nie? Ale dobra. Creepy Cat może dołączymy teraz. Janys, co myślisz? Ja chyba. Na fioletowo się świeci. Marek, ty jesteś youtuberem, wybieraj kogo chcesz, no. No, bo zaraz pójdę spać, bo pewnie pracę mają, a urlopu nie dostali. Akceptujesz, Creepy Cat? Słuchajcie, ja się dowiaduję, takie po prostu komunikaty są przekazywane, że jak ja nie przestanę występować w internecie, na tych głosówkach, live'ach, to, że ja dziecka w ogóle nigdy nie zobaczę. I, że w dodatku, że będą chcieli, żeby prokuratura w Krakowie mi dała nakaz zakazu występowania w internecie. Że ja rzekomo jakieś niewłaściwe treści lansuję, a niewłaściwe treści to są takie, że ja krytykuję po prostu te instytucje, prawda? Ale oni będą twierdzić, że jakieś inne niewłaściwe treści, pornografia, przemoc, namawianie do spożywania alkoholu, nie wiem, wulgaryzacja, cholera wie co, nie? Elu, nikt się z tobą nie bił na live'ie. A wszelkie dowody to są tylko drogą taką domysłów lub fałszywych takich odgłosów z tła, które mogłyby to sugerować. A tak naprawdę tego nie miało nigdy miejsca. Dobra, no dobra. Nagość też nie istniała, to była jakaś taka szczątkowa, artystyczna. Dobra, to może teraz oddajmy głos naszemu słuchaczowi. Halo? W razie, Marek, można uznać, że stoisz ramię w ramię z Elą, tak? Planujesz jakiś dłuższy pobyt w Krakowie, czy raczej na razie na chwilę, a potem za jakiś czas ponownie zajrzysz do Krakowa, żeby wspierać Elę oczywiście? No ja jestem trochę z innego charakteru jak Ela. Ja chciałbym czerpać trochę więcej radości z życia na tym etapie, w jakim jestem teraz w tym wieku. No to nie mamy żadnych planów. Aha. No to wiadomo, że zrobię co mogę. Pokażę moje dobre serce, tak wesprę słowem, nawet jeśli tym złym, że namówię do złego. No, dobra, to
Bo może też moje słowa są nie, takie, które buntują tylko Elę przeciwko. Nie wiem tak naprawdę. No ale kochacie się, wspieracie. No. To może wiadomo. Jednak coś z tego będzie poważniejszego. Poważniejszego. Może obecna sytuacja wzmocni tylko wasz związek. Ela zawsze młodnieje o 10 lat, jak ze mną przebywa. No to jest jasne. Nie, nie mamy żadnych planów. Po prostu nasza znajomość ma taki sam charakter, jak miała do tej pory, także Marek jest teraz tutaj, a potem wyjedzie i nie wiadomo, kiedy znowu się zobaczymy. Być może za miesiąc, może za kilka miesięcy, a może nigdy i my tego nawet nie wiemy. No ale przecież nie umieramy tak zaraz. I... No jasne. No to nic nie jest wykluczone przecież, nie? Dobra. No, jeśli komuś się nasuwają jakieś inne myśli, którymi chciałby się teraz podzielić. Chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy zrobić jakiegoś live'a. Więcej tych filmów, spotkanie z widzami, fajnie by było. Ale teraz to nie są nasi widzowie, tylko hejterzy, bo na pewno znalazło się teraz więcej hejterów niż widzów. Nie no, to by było złoto. Live Eli i Marka to by było złoto jednak, nie? Live może tak, a spotkanie z widzami to... Ja nie wiedziałbym, jakbym spojrzeć, miałbym tym osobom w twarz, nie widziałbym po nich uśmiechu, oni by tylko dla beki przyszli zdjęcia strzelić i tam opluć, tak no, mówiąc sobie w myślach. Nie no, Marek, jest jeden grupa fanów. Nie wierzę w niczyje szczere intencje, spotkanie z widzami w ogóle mnie nie interesuje. Spotkanie z widzami, jak mieliśmy w maju i tam nad morzem, jak się widywaliśmy, to było miło. Tak, Marek, no jest jednak grupa fanów, która cię lubi i Ele tak samo. Ja zrobię tak jak Kononowicz, 200 zł od zdjęcia. Nie ma chuja. No. Marek, bo hejterzy jest na jedno słowo fana, to jest 20 słów jednego hejtera. Tak wygląda, wiesz o co chodzi. Że fan powie jedno słowo miłe, a hejter powie kurwa 50 niemiłych słów. Także to jest, wiesz. Słuchajcie, po prostu... No, fajnie, że sobie tutaj porozmawiajmy sobie jeszcze tam z troszkę i coś wymyślimy, bo dzisiaj jest wtorek, tak? W środę, no, środa, czwartek, w piątek live będzie na pewno, bo no to nie mogę przepuścić. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. W sobotę Sylwester, to jeśli nie wyjedziemy, to będziemy w Krakowie, można się spotkać. No. Myślę, że takie głosówki to można by robić, a ja osobiście wolę nawet nie na podium, tylko tak normalnie. No, ale nie ma co balować, no, to trochę tak właśnie pokuty musimy też sobie tak zadać. To... Po prostu jutro jakby coś można zrobić głosówkę wcześniej, czy w ogóle jakbyśmy robili głosówkę, to trzeba wcześniej to ogłosić i więcej tych lektorów włączyć, czyli takie osoby, które mogą dawać wyciszenia, nie? A gdzie jest Paladyn w ogóle? Tak? Gdzie on zaginął? Święta się skończyły, Paladyna nie ma. Nie no, Ela mu włączyła przecież Admiona. Nie, fana ma jakiegoś tam, super fana, wiem. Ja mu wyłączyłam wszystko. A, znowu? Dobra. Nie, włączyłam mu Ela. Bo raz mam włączać, raz nie mam tego włączać, bo ja też mogę to robić. No i tak teraz zamieszanie jest. Nie, bo kiedyś było tak, że Paladyn właśnie jak córeczkę mi odebrano, no to właśnie na głosówce zaczął się wymądrzać, że powinnam wyciągnąć wnioski ze swojego zachowania i po prostu tak zrobił, jak dużo osób robi, czyli tak ze strachu przeszedł na stronę okupanta. Jeżeli ktoś chce Admiona, to niech pisze do Eli i wymagamy, jakby to powiedzieć, uczciwości i żeby ta osoba coś robiła jednak na tym serwerze i pomagała, nie? Bo po prostu okazało się, że Paladyn jest fajny, nie? Jak dobrze ci się powodzi, wszystko fajnie, ludzie cię lubią, no to okej, nie? A jak zaczynasz mieć problemy, już jest coraz większy hejt, tu ci dziecko odbierają... No to nagle Paladyn wiatr zawiał inaczej i zaczął mnie krytykować. A pisał, a dawniej pisał cały czas kocham cię Ela, kocham cię Ela, kocham cię Ela. No to kurwa, jakby naprawdę mnie kochał,
To by się chyba mnie nie wyparł. Tak, na dobre i na złe powinien. To by się chyba mnie nie wyparł w sytuacji, no. Kiedy ja mam problemy, mnie aresztowali, no to stwierdził tak, no ja pewnie kogoś zamordowałam, to mnie aresztowali. Także on ci nie nadaje na przyjaciela. Będziecie mieć problemy, to was po prostu sprzeda. No wiem, że to są takie surowe słowa, no ale... Trochę trzeba czasami ogólnikami mówić, żeby to tak nie można było nas w jakieś ramy wepchnąć. Co my... No, tak właśnie, co myślimy tak naprawdę? Bo oni mają nas studiować, z góry nie domyślać się, o co nam chodzi. Wiesz, Ela, tam trochę też, żeby to dużo nie powiedzieć, możemy kontynuować tą rozmówkę. Ale kogo wpuszczamy może teraz? Ja tylko chciałem Elę przeprosić tutaj publicznie, bo ja też nie w porządku się wobec Eli zachowałem. Byłem trochę pijany, byłem też pod wpływem jakichś tam środków i Eli powiedziałem dużo niemiłych słów i przepraszam cię, Elu, za to. Za tam, kiedy tam miesiąc temu, co nawywijałem. Elu, wybaczysz mi? No wybaczę ci. Dziękuję. Ale nie pisz. Ale nie pisz już tak, bo wiesz, przykro mi było, nie wiedziałam, czemu tak piszę. Już tak nie postąpię, bo w złą stronę poszedłem. No, to rozumiem, że tam po prostu się zdenerwowałeś, nie? Tak, tam ten. No nieważne już, ważna jest przyszłość, nie przeszłość. W każdym razie tak, bo mam trochę się martwię, bo tak, no nie gniewam się na ciebie. Ja ogólnie to tak staram się nie obrażać na ludzi. Próbuję jakby wszystko rozumieć. I właśnie dlatego mnie tak zdumiewa, że na mnie się dużo osób obraża bez powodu, prawda? Słuchajcie, zmartwiłam się po prostu dzisiaj, bo były mąż mi powiedział, że rozmawiał po prostu w sądzie rodzinnym z właśnie sędzią, ale nie tym, który w naszej sprawie orzeka i w mojej, tylko z sędziną, która przedtem w tym sądzie prowadziła te poprzednie sprawy. I ona mu powiedziała, aczkolwiek no trochę mam trudną sytuację z Andrzejem, z moim byłym mężem, bo tak, on mi przekazuje czasem różne informacje, które ustali, ale jakby ja nie we wszystko wierzę, co on mi mówi, bo on ma po prostu skłonność do zmieniania, manipulowania tymi faktami, co jest dla mnie strasznie przykre, nie? Ale w każdym razie tak, miałam bardzo dzisiaj fajny humor i bardzo się fajnie czułam, no i zadzwonił Andrzej, ja akurat byłam poza domem, Marek został w domu, no i po prostu powiedział mi, że rozmawiał z tą sędzią, był na dyżurze w sądzie rodzinnym i ona mu powiedziała, że dziecko do mnie już nie wróci na pewno, w sensie, że tam oficjalnie jak gdyby, nie? Nie wiem, czy będą chcieli mnie tych praw rodzicielskich pozbawić, jak oni sobie to wyobrażają, że oni będą walczyć, ten krakowski sąd rodzinny, żeby prokuratura w Krakowie i sąd karny mi nakazał, że ja nie mogę występować w ogóle na YouTube. Zabronił jakiegoś takiej działalności publicznej po prostu. No i będą mnie chcieli wyrobić, że ja rzekomo jakąś przemoc lansuję, jakieś niewłaściwe treści, że jestem niebezpieczna, nie wiem, że to jest jakaś demoralizacja, pornografia, pedofilia, nie wiem, po prostu trudno mi powiedzieć, prawda, co oni chyba w tym kierunku i że będą chcieli mi zabronić występowania tak jak kamerzyście, czy tam, nie wiem, innym osobom, a ja przecież nigdy polskiego prawa na moim live'ie nie złamałam, prawda? To jest po pierwsze, że będą chcieli mi zabronić, po drugie, że ja w ogóle jakby dziecka wychowywać nie mogę, że mało tego, że oni będą chcieli dać mi przymus do leczenia psychiatrycznego,
będą po prostu chcieli mnie zmusić, żebym się leczyła, czy nie wiem, po prostu jakieś przymusowo mnie zamkną w psychiatryku, czy chuj wie co. Czyli a że dziecka nie zobaczę, no nie wiem, no to kurwa chyba mi nie dadzą tego zakazu zbliżania i dozoru do końca życia. Przecież to mi muszą zdjąć, nie? No bo jak będę miała ten zakaz zbliżania, to nie będę się mogła nawet widywać z córką, bo generalnie te prawa rodzicielskie, to mi na tym nie zależy, bo nawet ich nie mając, i tak się mogę z tym dzieckiem widywać, prawda? Jeśli tylko ktoś, kto ma nad nim pieczę z osób z rodziny, na to zezwoli, a dziecko będzie tego chciało, co jest oczywiste, że prawda, rodzina zezwoli, a dziecko będzie chciało, no to po prostu się będziemy spotykać, nie? No ale jak oni mi chcą mnie zamknąć w psychiatryku, dać mi dozór i zakaz zbliżania, no to się nie będę mogła z nią widywać, nawet nie mając tych praw. No i co jeszcze? A wiadome jest, że to ma być taka po prostu straszna zemsta i kara za to, że ja krytykuję te instytucje, bo ja nic... Przecież im nie chodzi o to, że ja sobie tańczę na live'ie, robię wykopy i widać mi majtki. To albo nie chodzi o to, że ja mówię, gdzieś tam nagrywam i czasem jest jakieś przekleństwo. Przecież ja w ogóle w żaden sposób prawa nie złamałam, ani nigdy krzywdy córce nie robiłam, prawda? Im przeszkadza tylko i wyłącznie to, że ja krytykuję te wszystkie instytucje i dlatego chcą mnie po prostu dać mi zakaz występowania i chcą mi zamknąć w psychiatryku, nie? Czy tam kurwa w więzieniu będą być. Nie jest tak, do szpitala psychiatrycznego nie da się kogoś dać, jak rodzina nie wyraża zgody, to tylko tydzień tam jakaś obserwacja, potem wracasz, nie? No ale do więzienia, jak mnie tam w coś wyrobią, to mnie władują na 3-4 lata, nie? I będę siedzieć. No właśnie, oni muszą wiedzieć, że ty jesteś atencjuszką, że musisz skupić na sobie uwagę, żeby te live'y miały jakieś znaczenie, żeby zaciekawić widzów, zszokować czasami, żeby no, się coś działo i Andrzej, te pieniądze szły. No Andrzej mi powiedział dzisiaj, ja nie kłamię, no mówię wam po prostu, mój były mąż mi powiedział, że rozmawiał z sędzią, że oni będą chcieli mi dać nakaz prokuratorski, znaczy nakaz sądu w Krakowie, nie? Że ja, czyli innymi słowy zakaz po prostu występowania publicznego pod pretekstem, że mnie wrobią, tak jak mnie wrobili, że ja rzekomo namawiałam do zabójstwa dziecka i to się wydawało, że to jest mój jedyny problem na dzień dzisiejszy, to teraz się okaże, że będą mnie wrabiać w to, że ja na tych live'ach łamałam polskie prawo, że ja jestem niebezpieczna dla ludzi i w ogóle nie będę mogła wykonywać tej pracy. W całej Andrzej. Unii Europejskiej. Ja nie mogę o Andrzeju no nic powiedzieć. No i jeszcze będą chcieli mnie, chcieli zamknąć albo w psychiatryku, albo w więzieniu i oczywiście zabrać mój majątek i wszystkie rzeczy, nie? To, co już mi wynieśli komputery, to mi po prostu wyniosą do reszty. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że policja... No przykro mi to jest mówić, ale zostałam okradziona po prostu i tutaj nie kłamię w tym momencie, bo mam listę rzeczy zabranych, zarekwirowanych przez policję, jak byłam aresztowana między 22 a 24 listopada, że mi zabrano 3 komputery, 3 dyski, kamerę internetową, 2 telefony, natomiast tych rzeczy elektronicznych i mojego sprzętu brakuje więcej. Po prostu zabrano rzeczy, których nie ujęto w tej liście po prostu. Ja oczywiście złożyłam na to zażalenie. No to czyli wiadomo, po prostu... Wiadomo, że mogą zaginąć. Oczywiście. Kradli, nie? Bo skoro tego nie uwzględnili. Przykładowo ukradziono mi te powerbanki, takie duże, które wyglądały jak dyski, bo ich po prostu nie mam. Miałam 2 takie powerbanki po 100 zł i nie ma tych powerbanków, bo chcę sobie po prostu tam naładować telefon, jak wychodzę. Ich nie ma, ale leżały na wierzchu, nie? Przeszukałam całe mieszkanie, nie ma. Więc zabrali te powerbanki, myśląc, że to są dyski i nie jest to uwzględnione w tej liście. Czy tam po prostu aparat fotograficzny,
też był na wierzchu i też nie jest uwzględniony w tej liście i też go nie ma. Ja nie wiem, co się tutaj działo w tym mieszkaniu, po prostu policja jeździła po moją matkę, ona otwierała drzwi, kazali je otwierać, chodzili, grzebali po prostu po domu i to, co jest uwzględnione na tej liście, to brakuje mi po prostu teraz tego sprzętu, różne kable, różne rzeczy i nie mam po prostu tego, no. No dobra, ale przyznam ci rację, oni ci niezły bałagan zrobili w tym mieszkaniu, bo jeszcze nigdy nie widziałem twojego mieszkania w takim stanie. No bo oni po prostu rewizję robili, bo wyciągali rzeczy z szafy, ja sobie do tej pory jeszcze nie wyszłam na prostą z tym wszystkim. I ja chciałem tylko nadmienić, że nagranie Psychotropa z live'a, które było, to chciałem tylko nadmienić, że Psychotrop dzwonił do Eli kilkadziesiąt razy. Ela nie odbierała w ogóle od Psychotropa i tak dalej, miała go gdzieś. Psychotrop jej tam się wcześniej wygrażał, groził Eli i tak dalej, wyzywał ją, a w momencie live'a po prostu zadzwonił do niej, Ela miała go dozić i po prostu nakrzyczała na niego. I to tak wyglądało, to nie jest tak, że to ten. I ja tak samo też Psychotropowi nie dam się zastraszać, bo on mnie tam zastraszał w jakiś sposób i no to tak nie działa. No. Według mnie Ela tutaj jest osobą poszkodowaną. Tyle chciałem powiedzieć, że Ela jest tutaj poszkodowaną osobą i tyle. No. No jest, no i brak słów. I jak to teraz inaczej wytłumaczyć, dobrego słowa dodać? Nie ma słów już na to. No nie, tak, się kończy właśnie działalność, no występowanie w internecie, w końcu znajdzie się taki chuj, który cię wyprowadzi z równowagi. Tak, no, dokładnie, no. Tak jak Marek powiedział. Słuchajcie, osoba, która was wyprowadza z równowagi 20 razy do was wydzwania i nagle odbierzecie od takiego gościa i powiecie mu spierdalaj, bo macie go dosyć. Bo wiadomo, Ela poczuła się atakowana. Ela w momencie właśnie w tym poczuła się atakowana, bo Psychotrop, wy tego nie wiecie, ale on do niej dzwonił po kilkadziesiąt razy i na live akurat Ela odebrała, bo już miała go dosyć, nakrzyczała do niego. Powiedziała takie rzeczy, które zostały wyjęte z kontekstu i po czym stało się, jak się stało. Także no, słuchajcie ludzie, no tak nie można. No. Tyle chciałem powiedzieć, tylko tyle w temacie. No. Janys, czy ty masz, bo szukam teraz na Messengerze, czy masz te wiadomości od Psychotropa, który ci wysyłał te groźby? Znaczy, ja nie chcę, bo ja go nie będę podawał na policję, bo ja nie jestem jakimś konfidentem. Ela, masz te z Discorda, jakie on pisał do Janysa, ale nie to, co na Messenger do Janysa. Ja go nie chcę nigdzie podawać na policję i tak dalej, bo nie chcę, no po prostu jestem takim człowiekiem, który nie zgłasza tego, nie będę... Wiem, tylko właśnie szukam, Marek, to gdzie to jest, to co mi przysłałeś, nie mogę tego znaleźć. O, fajnie, że ja to przysłałem. Ja tutaj Psychotropa absolutnie nie chcę podawać. Ja to przysłałem, fajnie, no to fajnie. Tak, coraz grubsze buciki z betonu mam i do tego jeziora skaczę. Ja tutaj Psychotropa na policji. Dobra, jest, słuchajcie, czytam wam, Czytam wam, co napisał Psychotrop 11 listopada 2022 roku do Janysa. Co kurwo, płaczesz u Elki, mi pokazują wszystko, ha, 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 osrany cfelu, boisz się odpisać, zgwałcę cię, kurwo, jebana i twojej matce, kurwie, do ryja nasram, pizdę ma pewnie jak lotnisko w Radomiu po urodzeniu takiej kurwy grubej, ty jesteś kozak, to co nie odpowiadasz, tylko tam się produkujesz, żeby ta stara dziwka widziała. Jebany cfelu, ha, ha, ha. Każdy cię poniża i ma wyjebane na ciebie. Przeklinam ciebie i twoją kurewską rodzinę do piątego pokolenia podróbko mężczyzny. To jest po prostu wiadomość od Psychotrupa do Janysa. To jest jedno. I teraz następne. 11 listopada 2022 rok, godzina 14.30.
42. Psychotrup, youtuber, psychotrup pisze do Janysa. Dawaj cfelu, wezmę nóż, wiebie ci w bęben, wyjmę jelita, a potem włożę tam kutasa. Oczywiście będziesz świadomy i przytomny, gdy zaleję cię spermą od środka synu cfela i prostytutki. Jak tylko pojawisz się w kraju, będziesz bity, poniżany i gwałcony, ty kurwo gruba. Twoje dane już mam. Zobaczymy, jak mnie rozjebiesz. Najwyżej pójdę znowu siedzieć, ale cię kurwo zaszlachtuję jak świniaka. Wiem, że czytasz o strony cfelu. U Elki na Discordzie siedzisz kurwo gruba, jesteś rozjebany, tylko się pojawiasz w kraju. Boisz się gruba dziwko odpisać, hehehe, ze strony cfelu. Zobaczysz, w co się wpakowałeś pedale. No i to są wiadomości, natomiast do które pisał psychotrop do Janysa. Natomiast ja takie same on do mnie teksty wypowiadał, tylko ja tego nie mam po prostu na piśmie. I to jest, i tak samo pisał o Marku, a dlaczego on tak pisał Janysowi? No bo Janys był moim administratorem, prawda? Mi tutaj pomagał. Tak samo Marka napadał, tak samo mnie. Elu, jak odzyskasz telefonem, będziesz miała dowody w SMS-ach, mi się wydaje. I no. Ten człowiek chodzi na wolności, nikt go nie bierze na żadne przesłuchania, nikt go nie aresztuje, a przecież ta wiadomość była, to Janys wiele razy publikował w internecie. I inne, bo ja prowadziłam live'a, to psychotrup dzwonił i mówił, że odetnie Markowi głowę, nabije na pal i że będę miała za swoje. A potem to już przestał po prostu się w ogóle hamować i groził już mnie, mojej rodzinie. Po prostu. No i doprowadził mnie tym do histerii. Ja się po prostu go bałam, bo ja na początku nie wiedziałam, kto to jest, ale zaczęłam sobie oglądać. Wpisałam sobie po prostu w YouTube wyszukiwarkę jego logo, czyli tutaj mówię psychotrup, bo nie chcę, ale on inaczej ma inną nazwę konta, ale wiecie jaką. No i wyszło mi, prawda, że te satanistyczne teledyski nagrywa, że tam oni porobią różne filmy, wszystko sobie po prostu o nim wyszukałam. No i po prostu w ogóle nie mogłam zasnąć do rana, no bo stwierdziłam, że ja się tego typa po prostu boję. I potem, jak była ta sytuacja, kiedy on mnie nagrywał i wrzucił to do internetu, to było dosłownie na drugi dzień po tym, jak ja całą noc oglądałam, co on w ogóle ma na sumieniu, co on w ogóle zrobił w swoim życiu, nie? I ja po prostu, ja się tego typa w ogóle bałam, nie? Wyzywał mnie. Przecież ja mu w ogóle nic nigdy nie zrobiłam. Ja usłyszałam od niego, nie wiem, 500 wyzwisk w ciągu miesiąca. W różny sposób odmienione kurwa, brudas, świnia, o właśnie jakichś gwałtach. No dosłownie to samo, co pisał do Janysa, nie? To jak można tak po prostu wziąć do kogoś, dzwonić, czy mu pisać i tak go wyzywać bez powodu? A co ja mu w ogóle zrobiłam? Ja go w ogóle nie znam. Ja go w ogóle na oczy nie widziałam. Ja w ogóle na jego temat nawet nie nagrywam. Po prostu przyczepił się do mnie. Wymyślił sobie, że będę z nim tam, nagram z nim jakąś piosenkę, czy jakieś live'y z nim będę robić. Wykombinował sobie, że będzie do mnie wydzwaniał na swoich live'ach, nabijał sobie widownię, robił sobie ze mnie jaja. Ja nie chciałam z nim rozmawiać. To zaczął mnie po prostu prześladować, bo ja mu powiedziałam po prostu publicznie i tam na swoim live'ie, że ja nie chcę z nim współpracować, bo ja się go boję, bo ja go nie lubię, bo mi się nie podoba, co on robi. I się po prostu poczuł urażony za te słowa, bo się do mnie po prostu przyczepił, sam mi się cały czas narzucał przez parę tygodni z tą współpracą, a ja po prostu nie chciałam, nie? Ja nie współpracuję z każdą osobą. Zapoznałam się, kim on jest i stwierdziłam, że nie będę się ośmieszać współpracą z nim, bo nie chcę też mieć jakichś problemów, być źle postrzegana i po prostu powiedziałam mu wprost, bo ja mam taki niewyparzony język, że zamiast się z tego jakoś wykręcić dyplomatycznie, to mu powiedziałam wprost po prostu, słuchaj, nie podoba mi się, co robisz.
Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Gardzę tobą. Boję się ciebie. Odczep się ode mnie. Odwal się ode mnie. Spierdalaj, nie? Tak mu po prostu powiedziałam. No i on dostał szału i zaczął mnie prześladować, nękać, wyzwaniać, dręczyć, wyzywać, łazić za mną, napadać moich moderatorów. No dostał jakiejś psychozy na moim punkcie. Przecież pamiętacie, jak to było. Na początku sobie po prostu dzwonił. A, cześć Ela, co słychać? Ela. No i dobra, ja go na początku nie znałam, to z nim rozmawiałam, jak sobie wygooglowałam, kim on jest, to stwierdziłam, kurwa mać, ja pierdolę, no przecież ja z tym typem nie będę współpracować, nie? To nie jest w ogóle mój styl, ja sobie nie będę niszczyć wizerunku, to nie jest moja liga, to nie jest w ogóle dla mnie partner do czegokolwiek, nie? A ponieważ ja mam niewyparzony język, więc mu to po prostu powiedziałam wprost i to jeszcze publicznie. I poczuł się tak poniżony, że stwierdził, że mnie po prostu załatwi. Jak będzie trzeba, to pewnie mnie zabije, no. Dobrze, może dosyć tych hipotez, co może się zdarzyć, a co się może nie zdarzyć. No, musisz zmienić temat, bo to może wykorzystane zostać przeciwko tobie. Szkoda, że szybciej nie zareagowałem, ale chciałbym cię w tym momencie teraz ustrzec, przed tym nie kontynuuj dalej tej swojej narracji, nie? No może dobra, o czymś innym porozmawiaj. Dobra, masz rację. Dziękujemy ci, Marasku. Bo już no, o tej monotonii się trochę zamuliłem i dopiero się obudziłem trochę za późno, już mi się wydaje. No, dobra, bo... to nie, dobra. To okej. Okay. To teraz coś wesołego. Może ktoś jest wesoły teraz na naszym rozmówcy potencjalnym, który chce dołączyć. Tak, Patka, Łopatka, widzę. Witalii, Mas, Ziemniak. Kto tam jeszcze lepszy jest? Moliendolis. Ela, znasz tą Moliendolis? Dodaj ma raz widzów. Nie wiem kogo, Macha 3 dodam. Okej, to może teraz rozwiąż naszą niesympatyczną, taką napiętą sytuację jak plandeka na żuku. Witam Ele, witam wszystkich. No dziękujemy. Ja mam tego typu pytanie, bo na wielu filmach, gdzie występowała Marysia, tak źle się odzywała do ciebie, Elu, i jak ty się z tym czułaś? Bo ty na to nie reagowałaś i nie rozumiem trochę tego, jak tak można swoją matkę wyzywać. No podziękujemy panu, już dalej nie potrzebujemy dalszych pytań. Nie, dobra, spoko. Czekaj, no... ja chciałam odpowiedzieć, nie? Ale nie, odpowiadajmy wszystkim, tylko jak tam zobaczymy, że ktoś hejtuje, to będziemy wyciszać. Po prostu... A jak się odniesiesz do tego właśnie, no proszę, chociaż powiedz. Po prostu to jest... hipokryzja, pranie mózgu, szukanie dziury w całym, manipulacja, kłamanie, tak jak Mateusz Spysiński, po prostu nagrałam z Marysią z wakacji. Mam na to ripostę, Elu. Przecież na każdych filmach ja z tobą też knobrną minę wykazuję, że nie jestem chętny do tych twoich nagrywek, nie? No dobra, no skoro już muszę, no to tam... Ujmiesz tak, ale... mnie na tych filmach, nie? Tak, ale chciałam powiedzieć, że po prostu, no przykładowo nad morzem byłam teraz półtorej miesiąca, prawda? Codziennie godzina przez 45 dni, więc no około 50 godzin nagrań mam, gdzie moja córka mnie całuje, przytula się do mnie, mówi, że mnie kocha, jemy sobie tam fajne rybki, pływamy sobie, fajnie spędzamy czas, 50 godzin z wakacji, nie? A jakaś, zawsze jakaś menda się przypierdoli, jak ona akurat powie, zimno mi, chcę iść do domu. Albo, nie nagrywaj mnie, odczep się. Albo coś tam powie. No, jak nagrasz 50 godzin mam tylko z tego wyjazdu, nie? I ja to nagrywam żywcem po prostu. I potem montuję, to nie jest tak, że ja tam siedzę godzinami i montuję i wycinam wszystko, żeby to było takie wszystko piękne, zakłamane. Nie, ja to po prostu pokazuję prawdę.
bo mi się nie chce tego wszystkiego kroić. No nagrałam, tu nie wyszło, tu kamera spadła, tu ktoś po prostu przybiera majtki, tutaj ktoś wyciągnął język, no i spoko, nie? No to potem oczywiście się zawsze ktoś przyczepi. No samo życie tak wygląda, no tak. Dziecko jej mówi, że jej zimno, a ta pizda nagrywa se zachód słońca i nie chce wrócić do domu. Ale na przykład Marysia mi mówiła, mamo, zimno mi, już nie nagrywaj, chcę iść do domu. A potem jak weszłyśmy na promenadę, to mi kazała półtorej godziny chodzić po wszystkich stoiskach i kupować jej różne zabawki. I wtedy już jej nie było zimno i wcale nie chciała wracać do domu. Bo ona chciała wyjść, żeby jej tam coś kupić, nie? I jak ja to po prostu, czyli odpowiadając na twoje pytanie. Bardzo się dobrze z tym czułam, bo moje dziecko po prostu się do mnie tysiące razy przytulało i to może Marek poświadczyć. Tak, jestem tego osobistym świadkiem, tak. I ona jest bardzo kochana, ona jest bardzo spontaniczna, ona potrafi wyrażać uczucia, siada na kolanach, przytula się, zwierza się. Jest taka sama jak matka, możesz dodać. Zwierza się. Ona się od ciebie nauczyła wiele, to jest... Wzruszy się, to się przytuli do ciebie i czujesz, jak ci lecą jej łzy po szyi po prostu. Okazała mi w życiu, ja od niej normalnie słyszałam po 100 razy dziennie, że mnie kocha. To ja mam to w dupie, że ona mi tam coś brzydko odpowie. No ale to jest twoja córka, no. Wiadomo, że to największy skarb jak w życiu. Jak ona mi powiedziała przez całe swoje życie 50 tysięcy razy, że mnie kocha, no to ja w to wierzę, no. Kocha mnie, no to niech sobie tam mnie traktuje jak chce, nie? Dołączył do nas gościu jakiś, może przerwimy te na chwilę, te wszystkie smutne chwile, jakie chciałeś teraz powiedzieć. Ziemniak, polecimy po prostu po kolei jakichś widzów, niech sobie zadają pytanie, niech mają frajdę. Dobra, no, no bo dobra. Smęcimy trochę. Dobra, dobra. Poprosimy pana. Każdy, tak? Kto się chce coś zapytać, pana, proszę, pytajcie. Jak będziecie pytać, dokuczać, to przerwa. Dobra, podziwiam Elu, ciebie za dobry humor. No to kontynuujmy teraz. Dajmy sobie wypowiedzieć tym osobom. Czy słychać? Dobra. Tak, tak, tak. Prosimy, prosimy. Mam pytanie do pani Eli. Proszę. Kiedy się można z panią spotkać? No. No choćby jutro. Ja po prostu tak. Piszcie do mnie SMS-y, bo nie zawsze odbieram telefony. Piszcie do mnie na... Można też. Piszcie do mnie na Messengerze. Tylko najlepiej na obydwa moje konta na Facebooku, bo chwilowo nie mam dostępu do głównego konta Ela Gawin, także używam konta Ela Gawin Knaga. Można do mnie pisać maile elagawin@poczta.onet.pl albo lkgawin@gmail.com. Można do mnie po prostu przyjść bez uprzedzenia pod dom, ja wtedy wyjdę. I tak, wieczorami to już zawsze siedzę w domu i do południa to raczej też mi się nie chce nigdzie chodzić, więc... Ale przepraszam, nie wyczułem powagi tej osoby, czy ona tak naprawdę śmieszkuje, czy mówi na poważnie. Nie, no ja Marek, na poważnie to... mówię. Ale... Nie, no i myślę, że dlatego będę namawiać Marka, żeby zrobić jakieś spotkanie z widzami. Tak, no myślę, że w ogóle chodziło... będę robić spotkanie z widzami. Ziemniak, mieszkasz w Krakowie, przepraszam ciebie, możesz powiedzieć, gdzie tak? Żebyś nie musiała dojeżdżać specjalnie dla nas, a potem zostaniesz odprawiona z pocałunkiem klamki, nie? To też, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Ja myślę, że ja bym mogła robić coś takiego. A co myślicie o czymś takim? W piątki mam live'y, nie? A w soboty można by gdzieś tam się wybrać w jakimś pubie. Spotkanie z widzami, nie? Taki pub, co tam można się napić piwka, se potańczyć.
No to już argumentuję. Nie możemy podawać żadnych publicznie tych nazw knajp, bo ich zjadą. Jedy. Wiesz, jakie opinie pójdą w internecie, jeśli my coś podamy, gdzie się spotkamy? Najpierw się musi uzbierać grupa na placu, a potem wspólnym głosowaniem wybieramy się do jakiegoś miejsca. Nie możemy z góry zakładać, że spotkamy się w tym i w tym miejscu, bo tam nas nie wpuszczą. Bo hejterzy będą dzwonili i informować o tym, że pato celebrytka, jedna i druga, być może o mnie też chodzi, no pójdą tam i coś źle reprezentować ten lokal. No chociażby w ten sposób. Aha, że nam zabronią tam nawet coś nagrywać, zrobić zdjęcie, selfie, cokolwiek, nie? Nawet wejść, bo będą uprzednio informowani przez hejterów. No taka jest sytuacja, ale będą nas spotykać prędzej czy później. Ale oni nie mogą zabronić wejść, mogą zabronić tam filmowania. A jak się zabrania jakby obsługi, to za to jest wysoka grzywna. Tak, to można na policję podać właśnie. O, dobra. Ziemniak, to mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowana tą odpowiedzią. Mamy tutaj już nową osobę, huragan. Ale nie, rzeczywiście mogłabym tak robić, że spotkanie z widzami w rynku tam o jakiejś godzinie i wtedy ustalimy, gdzie idziemy, nie? Tak, dopiero wtedy. No żeby to było jakoś inaczej. Bo... Albo inaczej. Znaleźć sobie klub, któremu się to uzgodni, nie? Wcześniej i żeby oni się zgodzili, nie? Wątpię. Z naszą taką reputacją, jaką posiadamy, to może się nic nie udać. Dobrze, jakby ktoś nas zabrał na grilla latem czasami. No to pozostaje ognisko, kurwa, na zawsze. No niestety nie możemy być aż tak bardzo no, optymistyczni do tego wszystkiego. Tragedia się dzieje teraz ostatnimi czasy i nie ma czego świętować. No nie ma czego świętować tak naprawdę. Ale słuchaj, pójście gdzieś i robienie live'a, to ktoś może nie wyrazić zgody, ale nie może ci ktoś zabronić wejścia i kupienia sobie piwa. No po prostu to wtedy już jest złamanie ustawy o obsłudze, nie? Słuchajcie, my sobie z Mareczkiem teraz tak gadamy, że on siedzi w jednym pokoju, a ja w drugim, bo nie chcemy być razem. Tak, Marek siedzi w hotelu, kto to powiedział? Ej, no to może przejdziemy do następnego pytania od huragan. Marek siedzi w sypialni sobie, a ja siedzę w drugim pokoju i mam zamknięte drzwi, żeby nie posłuchiwał, co mówię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam moją ulubioną parę youtuberską. No, witamy. Ja chciałam zapytać, czy fryzurka dla Eli była już robiona przez Marka? Tam na dole, tak? Tam na dole. Tak. Ale posłuchaj, kotek musi mieć futerko, to tak nie można zostawić bez. No co ty jest? Nie, jeszcze nie robiliśmy, bo Marek stwierdził, że jest ładnie, jak jest. A Ela, ty jak... Zadane i było odpowiedziane. Racja, bo to schodziło na gorszy kord. Ale co? Nie o takich rzeczach, to nie jest śmieszne. Przez przypadek ale zadałem. Nie, no, ale mogła przecież zapytać, no. No to mogę, niech podniesie łapkę jeszcze raz, no. Już myślałem, nie bądź takim cenzorem strasznym, bo przecież nie obraża. Ja myślałem, że skończyła już mówić i nacisnęło mi się, no. Aha, dobra, rozumiem. Bo chciałem już dodać następną osobę, no to niech najwyżej podniesie jeszcze łapkę jeszcze raz, to ją dodamy najwyżej, no. Nie, powiem wam, że po prostu bardzo się cieszę, że Marek przyjechał. Marek jest bardzo miły dla mnie w ogóle. No, to nie miało być ofensywne pytanie, jakby co. No nie, nie było, ja cię po prostu przepraszam. I chodzi o to, że... Myślałem, że skończyłaś już. Ja po prostu lubię to, jak Ela z Markiem rozmawiają tak otwarcie na te tematy. Podoba mi się to. No mi też. To znaczy, my otwarcie nie rozmawiamy na te tematy, to ja najwyżej otwarcie o tym opowiadam potem. A prokuratura dała łapkę w górę jeszcze może. No nie, Marek jest taki bardziej skryty, jeżeli chodzi o takie... tematy, ale powiedział to... też, że musi mieć futerko, także już jest progres. Ja też lubię włosy na cipce, jak coś.
No właśnie. No, ale... Można powiedzieć, że facet z brodą dwie korzyści. Cipę dupę czyści, nie? To jest tak. To znaczy nie, ja osobiście uważam, że prawda, z przodu to powinny być jakieś włoski, bo to głupio wygląda, jak jest wszystko wygolone, bo przecież dorosła kobieta nie jest małą dziewczynką, żeby nie miała mieć w ogóle włosków, prawda, w tym miejscu, bo to trochę wygląda tak, kurde, to tak zakrawa jakąś pedofilię, nie? No właśnie, zgadzam się z tym, jakbyś widział, dobra, nie chcę o tym rozmawiać. Bo przecież, prawda, jak się dziewczyna staje nastolatką, to te włoski się pojawiają i właśnie się każdy cieszy, bo to jest taki dowód na to, że się dorasta i staje się dorosłym. Symbol dorosłości, tak. No. I no to kurde, chyba tylko jacyś wielbiciele 14-latek lubią, jak sobie ktoś wszystkie włoski goli, Marek, bo to... Bardzo trafna interpretacja, zgadzam się z tym twierdzeniem. Natomiast... No, ale to natomiast, fajnie, że macie taką zgodną opinię na ten temat. Natomiast rozumiem, że na przykład, prawda, od spodu, od dołu, nie, jak, no to tam sobie należy usuwać, prawda, no bo jak ktoś uprawia seks, to czy to przeszkadza, zwłaszcza tam w czasie seksu oralnego, no to się usuwa te włoski, żeby po prostu nie przeszkadzały, ale tutaj z przodu to nie przeszkadza w niczym, nie? Więc moim zdaniem to tak powinno wyglądać, a nie, że kurde, ktoś się goli do łysa i całe ciało goli, ręce, klatkę piersiową, wszystko, kurde, to jest takie, na przykład mi się to nie podoba, ja lubię mężczyzn takich, że mają jakieś włoski gdzieś tam w jakichś miejscach. Oczywiście nie jakieś po prostu kudły, jakieś do ziemi wiszące, nie? Tylko, ale mi się na przykład, bo wczoraj żeśmy oglądali z Markiem, nam się po prostu puściło ta magia na gości, nie? No. I taka Polska. No i tam było, no nie wiem, byli 5 kabinek, 5 mężczyzn w kabince i jedna dziewczyna wybierała, nie? No i 4 mężczyzn było takich całkiem wygolonych na łyso. Te tutaj wokół penisa, nie? A jeden to z kolei był taki kudłaty, co się w życiu chyba nie golił, nie? Marek też tak trochę wygląda. Ja tam w ogóle włosów nie lubię. Nie, nie. No i słuchajcie, i ten. I ja na przykład, mi się takie coś nie podoba, jak ktoś w ogóle nie ma włosów, jak facet kompletnie nie ma włosów, to wygląda głupio po prostu. No ja tak. Uważam, że trochę powinien mieć po prostu, ale z drugiej strony nie jakiś taki burz murzyński, co, że on całe życie, nigdy w życiu tego nie skracał, nie? Więc po prostu mi się osobiście coś takiego podoba, nie? Więc ja oglądałam tych facetów tam w tej magii na gości i kurde, wszyscy wygoleni, nogi wygolone, tutaj okolice penisa, klatka piersiowa wygolona, ręce wygolone, kurwa. To jeszcze sobie głowy powinni golić właściwie, nie? A mi się to na przykład nie podoba. No kurde, fajnie, jak mężczyzna ma gdzieś tam włoski, nie? No, uważam, że to jest takie podniecające, a nie, że na rękach nie ma, na nogach nie ma, nigdzie nie ma, kurde. A na przykład u kobiet pod pachami, bo są takie feministki i one zapuszczają pod pachami też. Co o tym, co sądzisz? Nie, no mi się coś takiego nie podoba. Po prostu ja sobie nie usuwam tych włosków tak non-stop, bo nie chcę sobie drażnić skóry, no nie, bo tak, jakichś włosków nie używam, bo to jest bolesne, a maszynka to jednak drażni, więc tam czekam, aż mi to tam troszkę odrośnie i sobie wtedy dopiero to jakoś reguluję. W związku z czym skoro tam robię filmy, live'y non-stop, no to wiadomo, że tam czasem jakieś tam włoski pod pachami gdzieś tam mogą być widoczne, a to zresztą to już nie muszą być włoski, tylko po prostu czasami nawet mam taką maszynkę nieostrą, nie? Bo się błyskawicznie tępia, maszynek takich używam po prostu jednorazowych, czy tam no właśnie, tylko... widzieliśmy na live'ie. No i tak, tak. No i po prostu czasem jest tak, że kolę sobie te włosy pod pachami, a to nie łapie po prostu tych włosków.
No to, a trudno, żebym sobie kupowała maszynkę jakąś elektryczną, taką jak Marek używa do golenia brody za 500 zł, żeby sobie... Ja ci jej nie dam ci jej, ale mogę samemu ci pomóc z tym trochę, a bo tam maszynek... zepsujesz mi, tam futra najdzie, tego wyjąć nie pójdzie wtedy. Po prostu mam tych maszynek, nie kładzie się gdzieś tam na wannie, a to się po prostu skurwysyństwo tępi, nie? I potem chcesz sobie tam podgolić te włoski pod paszkami, a to nie łapie, nie? No. I potem, kurde, jakieś zaciemnienie, cień i ludzie, kurde, włosy ma pod pachami, no to już jest przesada, nie? W życiu nie miałam żadnych długich kudłów pod pachami, no bez jaj, no. No, nie to. Ale powiem szczerze, ale w czasach komunizmu, jak ja chodziłam do liceum, to ja chyba miałam włoski pod paszkami, bo już nie pamiętam, jak to było. Chyba dopiero na studiach zaczęłam depilować to. Nie wiem, pod koniec liceum. A teraz na przykład moja córka miała 12 lat i już dziewczynki sobie golą nogi, że ona sobie kupuje pianki do golenia i goliła sobie nogi, 12-latka. To ja dopiero zaczęłam sobie golić włoski, jak miałam 17 lat. Więc teraz jest w ogóle po prostu wszystko jakby inaczej, nie? Ja też, ja przy ognisku sobie opalałem nogi. Już się pożegnam i tam zrobię miejsce. No, bo taki seksualny ten temat wyszedł też. Ale ja wiem, że są tacy fryzjerzy, nie? Do tych, te fryzurki intymne. Dzięki, Ela, za odpowiedź. Że oni robią jakieś serduszka, wycinają jakieś jeżyki, jakieś kształty. Więc te włoski się trzyma po to, żeby zrobić jakąś fajną fryzurkę z tego. A nie na łyso. Marek, dodaj kogoś, bo ja tutaj próbuję dodać i nie idzie. Mama, to Hanka Pączoszka, nie, dobra, to poszło. Jest? Jest, ktoś ją dodał, nie ja. Nie, dobra. No, bo... Ja tak próbuję, nie idzie coś, nie wiem, o co chodzi. Dobra, bo nie chciałbym... Słychać, tak? Proszę, prosimy bardzo. Dobry wieczór, Elu. Dobry wieczór, panowie. Ja chciałam się zapytać tak miło, świątecznie. Marek, czy możesz zdradzić, czy coś dałeś dobrego Eli albo Ela tobie? Jakie sobie podarki sprawiliście? I czy było miło? Co to było? Trzeba było się nad tym zastanowić, bo każdy z nas mówi, że jeden za drugiego płaci, a nikt się na to nie zgadza. No, dzisiaj to chyba miałem jakiś prezent, no, taki symboliczny, fajny. A, ciężko by to teraz było tak, no, naprawdę małe, symboliczne sobie prezenty robimy cały czas, każdego dnia. A można uchylić rąbka tajemnicy, bo to wiadomo, człowiek nie musi... Jeśli chodzi o jakieś tam korzyści ze sklepu, to bywają takie, ale ja chcę jeszcze z innej strony jej pomóc, no to... Tak, pewne rzeczy nie da się kupić i to jest... Tak, i właśnie czyjejś obecności nie da się kupić, albo pomocy przy domu. To znaczy... Bardziej sobie cenisz... W sumie sobie po prostu nie pokupiliśmy jakichś prezentów konkretnych. Ale ja bym nie chciał i Tyela też byś nie chciała. Mi się wydaje, że to... przyjechał tak zaskoczenia, ale... No. Bo ja do ostatniego momentu myślałam, że on nie przyjedzie, bo zaczął tam zamieszczać jakieś filmy, że gdzieś tam się z kimś spotyka. Ale nie, dobry masz pomysł. Może też myślili nagonkę taką na mnie, że Marek się z kimś spotyka w hotelu, a gówno prawda było. Że myślę, że to jest dobry pomysł, żeby rzeczywiście pójdziemy sobie gdzieś i sobie coś kupimy sobie coś na pamiątkę. Ja bym chciała Markowi. Muszę mu coś tutaj z Krakowa. Zabiorę go tak, do takiego sklepu jakiegoś z pamiątkami, takimi z Krakowa i nakupię mu jakichś takich fajnych z Krakowa rzeczy. Magnesów na lodówkę od 10 to w sklepie. No bo na przykład jak byliśmy w Zakopanem, prawda? No to mu kupiłam pantofle. No i czapkę moją fajną kolorową z pomponem. Pantofle tam z napisem Zakopane i tam różne takie zimowe jakieś gadżety, nie? I on to bardzo teraz lubi. Przyjechał sobie z tymi pantoflami z napisem Zakopane. Więc trzeba mu kupić pantofle z napisem Kraków.
jakieś nie te. Wiem, nie trzeba. Jakieś majteczki z tym. Ze smokiem wawelskim? Nie, ze słoniem, ze słoniem. I jakieś. Ze słoniem muszę być. I trąba. Rzeczywiście muszę coś pokombinować, żebym nie pamiętał, nie? Ale ja Markowi na przykład. Elu, a we Władysławowe co było? No przecież tyle prezentów, co my sobie daliśmy, to. Nie powiem już komu, bo nie chcę nazywać kogoś o imieniu na literę M, nie? Bo nie będę już mówił publicznie teraz, o kogo chodzi. Tyle co ja przepierdoliłem no, pieniędzy na wakacjach, no to też mało kto tak ze mną miał dobrze. No, ale Marysiu, na przykład, ale dobrze mówisz, że... I nie rozumiem, dlaczego teraz na święta jeszcze bardziej powinniśmy siebie doceniać, ale w jaki sposób? Bo przecież coś musi mieć taką wartość, żebym to musiał wykorzystywać w przyszłości. Ja a nie, żeby leżało na półce i z napisem Kraków. No to jest takie bezużyteczne troszkę, bo trzeba to odkurzać. Ale a nie... Praktyczne racje, rzeczy są najważniejsze. Bo my po prostu... Wybieramy się jeszcze na zakupy, bo ja sobie dzisiaj kupiłam taką fajną kurteczkę. Taką podobną do tych, które noszę, tylko ona jest czerwona. Będę miała ładną na filmie. Ale ty mi nie kupisz. Nie chcę żadnych pieniędzy od ciebie ani prezentów. Nie po to ja ci pieniądze daję, żebyś donaty wysyłam, żebyś znowu prezenty jakieś dawał. No i byliśmy w sklepie, kupiłam sobie czerwoną kurteczkę. I ten, Marek mi kupił taki czerwony staniczek. I stringi. I dwie pary czerwonych majteczek do tego. Nie mów takich rzeczy, bo ktoś się poczuje zazdrosny i będzie nas hejtował. Jeszcze czarne, takie czarne body koronkowe, takie fajne, z takim ustawnianym biustem. I, ale to chyba nie był prezent dla mnie, tylko dla niego, nie? Żebym ja cię ładniej widział, tak, na pewno. A ja kupiłam Markowi dzisiaj ten, rękawiczki. I chyba to wszystko, tak? Takie pluszowe rękawiczki, ale rzeczywiście, no muszę ci kupić jakieś, kurde, to ja ci też kupię jakieś fajną bieliznę ci kupię. Nie, ja nie noszę bielizny. Ale ja chciałam, bo byliśmy dzisiaj w sklepie i były takie fajne bokserki, takie motywy mikołajowe i mówiłam ci, żebyś sobie to kupił, to nie chciałeś, a mogłam cię rzeczywiście kupić w prezencie. Słuchaj, to był renifer ze świecącym nosem się w miejscu. Co za debilny głupi. Ale ja chciałam, ja byliśmy... Nie wiem, o co chodzi. Dobra, to ja. Dobra, to ja już wiem. Ja kupię Markowi jakąś taką fajną bieliznę świąteczną. Nie. Kurwa, nie. Przepraszam. Gdzie ja będę z tym łaził na wierzchu? Kurwa, jeszcze. Dobra, kupijmy dobra, sobie. Zabawa jest fajna. Fajnie, to teraz sobie rozmawiamy. Fajnie, że nie zeszło to na gorszy tor. Ela, masz fajny humor, dziękuję ci. No, że nie załamujesz się. Ale powiem wam... To tylko, przepraszam, że weszłam w słowo Elu, to ja w imieniu całej rodziny bardzo dziękuję Eli za cały tydzień live'ów, bo naprawdę od razu aż się chciało czekać do końca dnia, żeby ten live był. I teraz odliczamy cały czas do piątku i czekamy, no aż będzie live znowu. No i tutaj takie pytanie, czy zrobicie razem, czy może jedziecie do jakiegoś Zakopanego, czy coś, no bo już tutaj nie możemy się doczekać, jakie macie plany dalej. Na razie chcemy być w Krakowie, ale skoro tak bardzo, to znaczy takie miłe słowa teraz mówisz, no nie? A dzisiaj jest dopiero wtorek, to ja myślę, że porozmawiam jutro z Markiem, żeby zrobić tych live'ów więcej niż jeden. Ale to nie będę po nocach siedział do trzeciej nad ranem albo dłużej.
No to można przecież w ciągu dnia jakoś zrobić. No przecież nie musicie robić w nocy, to nie o to chodzi. No po prostu... No ale spójrz na całokształt Eli, o której ona rozpoczynała live 23 przecież. 22. No to oczywiście mogę na samym początku poprowadzić live'a. Najważniejsze, żeby nikt mi się nie wcinał, nie chodziła obok mnie Ela, to ja będę mówił to, co ja będę chciał. Marek, a może jutro tego live'a zrobimy? Nie no, Marek, widzowie na ciebie liczą. No to możesz... albo jestem tłamszony, albo mam swobodny język, no to zależy, bo przy Eli to ja nie mogę za dużo. No słuchaj, jutro moglibyśmy zrobić live'a, zobaczymy jak będzie ten, środa. Jo, no. I no eksperyment chociaż taki zrobimy. I potem w piątek na pewno, prawda? Bo jakby co, to ja wiem, kiedy spierdalać, żeby to... W sobotę jest nowy rok. Przepraszam. No właśnie, jakiś taki rejwik sylwestrowy czy coś, no bo to... W sobotę sylwester i w nocy... Nie, w sylwestra i w nowy rok nie robimy live'a, bo sobie chcemy iść tam do rynku krakowskiego. W piątek jest sylwestrem. Tak, no to w piątek jest live o 22 w piątek. Bo my to już szampana uszykowaliśmy. Tak, to w piątek będzie, ale zastanowi się z Markiem, bo może by rzeczywiście zrobić na przykład tam jutro albo pojutrze. To już tam jakby chcecie, no w każdym razie my tutaj bardzo czekamy i na pewno się ucieszymy. No, ale myślę, będzie... że więcej niż jeden live to by było fajnie zrobić. No byłoby fajnie. Dobra, ja chciała... to ja na tym live'ie tak, może być nawet i jutro, ale ja na tym live'ie też będę chciał parę spraw naprostować, skoro jestem, będę w twoim towarzystwie, Elu. No, dobra, to odwołać pewne słowa będę chciał, mimo tego, że napisałem maili parę. No, to nieważne. Niech się dzieje, co chce. Ja tego oczekuję. W końcu w moim życiu zacznie się coś dziać, jeśli to będzie niebezpieczne dla mnie. No nie, ale po prostu... Zastanowimy się. Jutro się obudzimy, napijemy się kawy rano. To znaczy ja kawy, Marek nie pije kawy, tylko herbatkę. Nie mogę kawy pić. No. I się zastanowimy, co i jak. I można by rzeczywiście zrobić live'a, chociażby jutro i zobaczymy, jak nam to pójdzie. I, no dobra. I wtedy, jakby było fajnie, to zrobimy wtedy w czwartek też. A w piątek jest na pewno live. W sobotę idziemy na Sylwestra, będziemy pod Smokiem Wawelskim i idziemy do rynku. A potem to się zobaczy. No bo do Zakopanego się na razie nie wybieramy. Będę prosić Marka, żeby został dłużej. Ale on mówi, że nie może. No. Ale muszę wam powiedzieć... Ale ja zarabiam na swoje życie i mogę donate'a jedynie wysłać. Albo jakiś przelew ten oficjalny. Słuchajcie, taki, no. Chciałam wam powiedzieć taką rzecz, kochani widzowie, że po prostu nie macie mi czego zazdrościć, że Marek akurat przyjechał. Te osoby, które są samotne, czy tam nie chciały, żebyśmy się spotkali. Bo teraz to mi się bardziej jeszcze to moje życie skomplikowało, bo po prostu ja bym wolała, żeby on nie przyjeżdżał już i żeby się obraził i już bym sobie sama ale... coś tam kombinowała, nie? A teraz ale... znowu jest... No, umniejszasz sobie właśnie, no właśnie swojemu dobremu sercu, jakie posiadasz, bo może nie każdy je dostrzega, a ja właśnie w tobie to zauważyłem, tą dobroć kiedyś. Po prostu chciałam powiedzieć, że tak, fajnie się czułam bardzo przez parę dni, nie? A teraz to już mi jest smutno, już się denerwuję, bo już odliczam, kiedy on wyjedzie, nie? I potem go nieprędko zobaczę, kurde, nie wiadomo, za parę miesięcy, za pół roku, to ja się przecież wykończę psychicznie, także wolałabym, żeby w ogóle nie przyjeżdżał, bo po prostu będę teraz za nim tęsknić i w ogóle znowu to samo będzie. No to w końcu także, trzeba będzie... Także jest... Właściwie po prostu było coś takiego, że... Ugryzłem się w język.
Jak mi zabrali tu Marysię, nie, a Marek powiedział, że już on nie przyjedzie, bo w areszcie z policjantami miałam kontakt, że jestem nieczysta. Nie przypominaj mi po pijaku takich rzeczy, bo też mam już wypite, to chyba dwa. No. I jeszcze mówił, że jak mam jakieś problemy, to go tylko ode mnie odpycha, nie? I ja sobie wtedy tak pomyślałam, i jak już mi to Marysię zabrali, to sobie tak pomyślałam, no i dobrze, i bardzo dobrze, niech już po prostu się obrazi raz na zawsze, już chcę mieć święty spokój już. I taką poczułam ulgę, nie? Taką poczułam ulgę, jak się rozwodziłam z mężem. Jak wreszcie już się wyprowadził, to już mi nie było żal, tylko się ucieszyłam, że wreszcie to już jest po prostu koniec, nie? No to trzeba było to kontynuować, a nie szukać a pocieszenia. Teraz... Bo fajnie by było, mi było z tobą i no, ja nie chciałam tym bardziej opuszczać ciebie teraz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Kiedy ja walczyłem tamtego dnia, żebyś opanowała się. No ja się po prostu... I przyszli do ciebie do domu zomowcy i zrobili ci tak, najbardziej mnie to zabolało, zakłuło w serce. No. No i po prostu ja sobie tak pomyślałam, jak zabrali Marysię, nie, że Marek to już na pewno się nie odważy, żeby mnie wspierać i bardzo dobrze, wreszcie mam już spokój i już po prostu nie będę cierpieć i tak dalej, nie? No i minął tydzień, dwa, a on doszedł do wniosku, że jest mu smutno, że mam tak ciężko i że chce mi jakoś pomóc, bo ja w ogóle nie wiem, dlaczego on tak sobie wymyślił, no i po prostu przyjechał. I teraz znowu zaczęłam się angażować i potem on wyjedzie, znowu będę za nim tęsknić. Będzie znowu to samo wszystko w kółko. No ale za te przelewy to nie musisz mi żadnych prezentów robić, ale mamy teraz słuchacza na linii. Mamy słuchacza teraz, Vivaldi. Halo, halo, łączymy się z Vivaldim. Jak tam nas słychać? Ja bym chciał tylko powiedzieć Mareczku, że napijemy się piwka na moście i chciałbym powiedzieć, że Janys to jest knur, świnia i chorągiel. Dziękuję, dobranoc. Dziękujemy ci bardzo. A Mareczku, na moście grunwaldzkim Sylwestra wypijemy jeszcze jednego pilznerka, tak jak samo mówiłeś, że był słodki i dobry, a potem ci Ela go całego wypiła. Nie. No. Ale słuchajcie, bo na dzień dzisiejszy jest taki plan, że będziemy z Markiem na moście grunwaldzkim tak 23:30, nie? I będziemy oglądać te nie sztuczne i czekać do północy, a potem sobie pójdziemy do rynku. I w rynku będziemy o północy ruszymy z mostu grunwaldzkiego spod Wawelu. No to w rynku będziemy 12:30, no tak co najmniej do 1:30, a na drugi dzień Marek chce wracać do Krakowa, ale jako będę prosić, żeby nie wyjeżdżał tak szybko. Do Tczewa bym chciał wrócić na sam początek. Tak, do Tczewa, nie do Krakowa. Ale w Nowy Rok nie jedź, kochanie. Tak się robi, bo ja już czerpię z nowego przydziału urlopów z 2023, no. Skarby, proszę cię, zostań długo. Nie, to nie jest... Marku i Elu, jest 10 widzów, którzy chcą koniecznie zadać pytanie. Dobra. Może zrobimy coś takiego, że po prostu przewiniemy tych 10 widzów, żeby oni sobie mogli z wami porozmawiać. Bo to jest a my się do tego odniesiemy może w Także niech będzie tak, dobra, że jest pytanie, jest odpowiedź i ja będę dodawał następną osobę. Dobra. Lufa pytanie, jak bonus BGC. Janusz, dziękuję bardzo za przywrócenie. Elu, ja tylko chciałam ci powiedzieć, że dzięki twoim live'om zrobiłam 13 rodzajów ciasteczek na święta i nie mogę się doczekać live'ów przed Sylwestrem. Mam nadzieję, że będzie ich troszkę więcej. Mąż też na tym skorzysta, bo będzie dobre jedzonko robione przy twoich live'ach. I dziękuję. I to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Pozdrawiam. No to fajnie. Ale to oglądałeś na żywo czy na drugi dzień? Już wyłączyła się. Nie ma czasu, bo jest tyle widzów i każdy chce z sobą zamienić słowo. Także niech będzie pytanie i odpowiedź i to wszystko. No. Słuchałeś mnie dobrze? No, dobra. Z góry chciałbym przeprosić za mój głos. Ale mam pytanie do pani Eli, bo mówiła pani wcześniej,
że nie ma z pani z kim zawalczyć na freakfightach. I tutaj moje dwa takie szybkie pytania. Co pani sądzi o pijalni Belweder, bo jest ona kobietą i raczej by mogła z panią walczyć na freakfightach? No tak, ale kto by chciał ją oglądać, nie? Wiesz, to musi być ktoś znany. Dzieci w przedszkolu, bo ona fajnie czyta. Pewnie bajeczki musi im tam czasami tak... Ale ta stara pralka, tak? No, no pewnie ona się do czytania bajek nadaje w przedszkolu, w tej, tam, w tych żłobkach i tak dalej. To... Ale ja mam ochotę, a nie da się z facetem zobaczyć? Bo przy jej tekstach to można ciąć komara, powiem teraz, i tyle mam do powiedzenia. Dobra, słuchajcie, przepraszam, ja już przerwałem tobie. A nie da się z mężczyzną zawalczyć, bo ja bym, kurwa, pochodziła na treningi i mogłabym po prostu spuścić w pierdol takiemu Spyślińskiemu. Psychotrupowi. Karionerowi. Lemowi. Dokopać do dupy. Jamezowi P. Jamez taki nieszkodliwy trochę jest. No tam już nie można tam... Ja jestem po prostu zdolna zapisać się na jakieś treningi. Uważać ostrożnie z piwem, z papierosami, zapierdalać cały rok, nauczyć się wszystkich takich chwytów judo, jakichś różnych takich myk, nie? Potem wziąć i po prostu przydusić takiego kolesia, nie? Ja znam takie cztery ruchy i wursuchy. To... Przepraszam, że to powiedziałem. A tak, żeby kobiet, to ja nie mam żadnej kobiety, z którą bym się chciała bić. No ale, właśnie. Ale tych chłopaków to by się znalazło parę, żeby im po prostu dać po ryju. Dobrze, następne pytanie. Bo ja Golarka Mach 3. No. Bo ja biłam Andrzej ode mnie dostał parę razy, nie? Marek. No nie, Janusz Marek nie dostał. Przepraszam ciebie, a Marek nie dostał. Przestań gadać, bo to jest nagrywane. Janusowi. Kurde, to jest nagrywane, przestań głupoty pierdolić, naprawdę. No dobra, ale wszyscy wiedzą, no. Janusowi ale mówi... Ale tego nie miało miejsca, masz powiedzieć teraz. Ja... No mówię, Elano. Czasem mnie to cholernie się cenzurować. Dobrze, to jest Eli Discord. Proszę nie przeszkadzać Eli, bo to jest... No dostaniesz wyciszenie, kurwa mać, no. Zaraz zobaczymy. Do drugiego pokoju teraz. Zamknęłam drzwi, to po prostu nie wtrącaj się. No. Wiesz, co ja ci mogę zrobić? Znaczy, zaraz screena pokażę, co ja mogę zrobić. O głupotach nie opowiadaj ludziom, kurwa. Ja sobie poważnie biorą. No, no dobra, no mojemu mężowi parę razy przyłożyłam, Markowi też. Janysowi groziłam, że mu też przyłożę. Było tak i mówiłam to poważnie, nie? I takiemu Spysińskiemu bym też chętnie po prostu przywaliła, temu Karionerowi, Jamezowi, Lemowi i tym innym. Miałabym ochotę powiedzieć kurwą, ale no nie chcę nikogo obrażać, nie? Nie, no nie, ale... nie, on może taki jest. Ale dziewczyny nie znam ani jednej. Rafatusowi jeszcze bym mogła po prostu przyłożyć na takie walce. Ja bym go po prostu gdzieś... Nie, Rafatus on się zna na biciu kobiet. Co ty tam nie widziałaś tych jego filmów? Ja bym mu dała parę kopniaków, żeby nie był taki kurwa zarozumiały, nie? Nie, no ten... bez ujmy dla Rafatusa, ale no to... Albo ten Rymkowski, nie? Nie mieszaj się w takie konflikty na Freak Fighters. No nie, no bez przesady, no tutaj... Nie ale mówmy, kogo byśmy pobili, kobieta... bo byśmy tego nie zrobili, Elu, tak naprawdę. Po prostu ja jestem kobietą, która lubi bić facetów, a nie kobiety inne, nie? Marek, dosadzisz mordę Dali, czy nie jeszcze? No. Nie. Konia se zwalczy. Teraz nie, ale w lipcu... O czym ty mówisz? Był... Zdarzyło się, nie chciałbym potem się spotkać. Już. Na razie się nie pobiliśmy jeszcze. Dobra, to może przejdziemy do następnego pytania od widza, bo jeszcze mamy tutaj 6 osób, a jako, że tutaj dbamy o widzów... Dobra, jedziemy, no. Chcemy wszystkich zrobić. Halo? Tak, proszę. Chciałem się zapytać, kiedy
prawdopodobnie możemy się spodziewać z powrotem Marysi i jeszcze chciałbym dodać, że jebać hejterów typu Mateusz Pysiński, chuj śmieć jebany i typu Lem. To chciałem dodać. Brawo za odwagę. Dziękujemy. Dziękuję. Elu, ty nie możesz tak powiedzieć o wszystkiego teraz. Nie wiem. Po prostu no, muszę walczyć o córeczkę. Chodzi o to, że jest sytuacja bardzo trudna, bo to wydawało się, że to jest kwestia kilku dni, potem, że tygodnia, dwóch. Jutro jest środa i to jest po prostu piąty tydzień, odkąd ona jest zabrana, nie? Bezpodstawnie, bez żadnych podstaw prawnych, bez niczego. I nie chcą jej po prostu wypuścić z tego miejsca, gdzie ona przebywa, także... Ja nie wiem, jak Marek wyjedzie, to ja się tu chyba załamię po prostu. Ja nie wiem, co ja mam robić. Ja po prostu muszę tam pisać wszędzie do jakichś instytucji i... Dobra, ja po prostu postanowiłam tak. Wszędzie, gdzie się da, bo tekst już mam napisany, to roześlę i za granicę też. I będę to po prostu nagłaśniać. Także jakbyście mieli możliwość, media, po prostu wszystkie prawicowe media, jakie są możliwe, portale internetowe. Ja bym chciał teraz radio, telewizja, po prostu. Fragment filmu Sami Swoi, nie? Jak tam, że prawo musi być po naszej stronie, czyli granaty do kieszeni i jedziemy do sądu. Dobra, tak. Tylko tych humorystycznie, tylko chciałem, to, że chciałem, żeby to zabrzmiało, ale no. Po prostu jest. Do wszelkich możliwych instytucji będę pisać z prośbą o pomoc, jak również media. No, w tym momencie to już trzeba armaty wyprowadzić, bo... Tak, i chciałbym ciebie z tego rozliczać, żebyś się zajęła chociaż raz dziennie na takim materiałem, który chcesz wysłać. To już jest po prostu w tym momencie przegięcie pały, że oni ją 5 tygodni trzymają, dziecko ma rodzinę, ma ojca, ma tam babcię, ma wujków, ma ciocię. Kurwa, ja mogę wyjechać z Krakowa, jeżeli oni twierdzą, że ja jej zagrażam, to, że ja istnieję. Ja mogę wyjechać nawet za granicę, zwolnić jej mieszkanie, dam pieniądze dla niej. Niech oni ją z tego domu dziecka, z tego po prostu makabrycznego miejsca, gdzie dziecko nie ma, w ogóle nie są przestrzegane prawa konstytucji, żeby ona po prostu została stamtąd wypuszczona. Ja mogę... Nawet obywatelskie mogą nie być. Ja mogę wszystko... Ja opuszczę mieszkanie, ja sobie zapakuję walizkę i wyjadę. Żeby tylko ona mogła wrócić do domu, do kogokolwiek z rodziny, nie? Ale my mówimy tylko hipotetycznie, że tak tam nie jest. No oni twierdzą, te instytucje twierdzą, że ona nie może wyjść stamtąd, bo ja mieszkam w Krakowie i ja przyjdę i ją zamorduję, albo kogoś przyprowadzę, kto ją zabije, jak również, że ja robię live'y, to nas też zabiją i że ja jestem dla niej zagrożeniem. To ja jestem skłonna się wyprowadzić za granicę. Ja mogę zostawić dom, ja zostawię wszystko, ja wyjadę, byle tylko ona mogła stamtąd wyjść. To jest właśnie, odnośnie tych twoich słów, okropną kalumnią i pomówieniem. Tylko się nie martw, Marek, bo ja do ciebie się nie zamierzam przeprowadzać, także wiesz, możesz być spokojny, do przyjaźni nie jadę. A słuchasz moich głosówek czasami? Słuchałaś może? A może moich live'ów słuchałaś? Takie tam zbyle jakie prowadziłem z telefonu, bez donate'ów, z ławeczki. A ja wiem, co zrobię. Bo ja mam... Tam powiedziałem coś takiego, żeby ludzie wiedzieli, że jak coś by się złego działo tobie, no to bym cię przyjął nawet. No, ale wiesz. Ja... Tak? Aha. Ale nie martw się, ale słuchajcie, mam tam różnych znajomych, nie? I mogę się przeprowadzić do innego miasta albo za granicę, no. Zostawię wszystko, będę tutaj płacić za mieszkanie zamknięte i mogę się wynieść, byle tylko ją wypuścili. A oni nie chcą, chodzi o to, że nie chcą ją wypuścić, bo sobie chyba wykombinowali, że ją sprzedadzą do adopcji, no. Ja ci teraz podpowiem coś. Nie dawaj Andrzejowi żadnych pieniędzy, bo on będzie je wykorzystywał na swojego prawnika, żeby tobie zaszkodzić.
Możesz obrać taką opcję, że dzieje się właśnie coś przeciwko tobie z jego strony? To jest tylko hipotetyczne pytanie. Jak ty to widzisz? Sponsorujesz jakiegoś człowieka. Nie wiem, czy sponsorujesz, ale tak rzekomo... Tak podejrzewam, no dobra, no i tyle, chciałbym powiedzieć. Robisz mu prezenty, tam różne zakupy, a on nie wierzysz w to, że on tobie robi pod górę, naciąga cię na kasę czy coś takiego. No, a tylko pytam, może tak być, może nie być. On to sobie znaczy... robi no, swoją rzepkę skrobie prawdopodobnie. To znaczy, nie? Tak, Marek ma rację, że no dużo pieniędzy przekazałam na to, żeby Andrzej tutaj się w Krakowie zorganizował i moja rodzina nie, a Andrzej gra na dwa fronty, albo nawet można powiedzieć, że po prostu przeciwko mnie, bo dzisiaj wypuścił taki jakiś film gdzieś tam na Facebooku, że on dziękuje pracownikom placówki tej opiekuńczo-wychowawczej, że on dziękuje sędziemu, pani sędzi za to, co się wydarzyło, bo oni pomogli Marysi i jemu. Czyli można to rozumieć w ten sposób, że oni wyzwolili Marysię ode mnie i teraz ona już będzie z nim i będzie wszystko już dobrze. On zadba o to, żeby ona nie wróciła do internetu, żeby już nie miała kontaktu z takim potworem jak ja. No tylko, że do tej pory cała ta sytuacja to mnie już kosztowała około 10 tysięcy złotych, które tam Andrzejowi przekazałam. I po prostu, a potem jak on ją sobie weźmie, no to będzie chciał, no to będzie miał te 500+, nie, to mi na tym nie zależy, ale on mi jeszcze alimenty prawdopodobnie zasądzi, że mam mu płacić za dziecko. To jak on miał zasądzone 1500 zł, których ja od niego nie brałam, to będzie chciał mi taką samą kwotę zasądzić, więc sąd mi pewnie zasądzi, bo skoro on miał takie, to... no to takie same mi da, tylko no, że ze mnie... Udowodnić mu to, że żadnych pieniędzy od niego nie dostałaś, to nie wiem, tylko, może się... Tylko, że ze mnie się te 1500 zł ściągnąć miesięcznie da, bo jak ja mu nie zapłacę tych alimentów, no to komornik mi zajmie po prostu samochód, tam podatki, jakieś tam różne, nie? Po prostu ja nie mam długów, nie chcę mieć długów. Będę mu musiała płacić 1500 zł miesięcznie. Ale trzeba było się tym zająć dużo wcześniej, dużo parę lat wcześniej. To znaczy, ja nie chcę, słuchajcie, ja nie chcę nic tam akurat wam mówić, nie? Ale nie, ja się po prostu boję, że Andrzej chce te alimenty ode mnie, żebym mu płaciła teraz. Bo 1500 zł piechotą nie chodzi, nie? My tak wszyscy przypuszczamy, że tak się może stać, ale nikt z nas nie twierdzi. Także no powiem pamiętajmy wam, o tym, nie? To są nasze czyste hipotezy. Ale, możecie mu powtórzyć, ja mam to w dupie, nie? Ja mam pytanie nie brałam, do Eli. Ja nie brałam od niego tych pieniędzy, miałam to gdzieś, nie? A ja teraz będę musiała wyskoczyć z tego 1500 zł za to, że ja nie będę wizytować córki, a on ją będzie miał. I kto był tańszy? No, kto był tańszy? Czyli 18 tysięcy rocznie do 18 roku życia córki, a jak będzie się uczyć, a ja oczywiście będę płacić na to, żeby poszła na studia, czyli do 25 roku życia 20 tysięcy miesięcznie dla Andrzeja. Do 25 roku życia Marysi. 20 tysięcy miesięcznie dla mojego byłego męża. Za to, że jest jej opiekunem. Plus i tak będę wszystko kupować córce, co potrzebuje, nie? A Adi dostał już ten? Zapytał się coś, czy już... bo ja nie słuchałem, przepraszam. Jeszcze nie. Zadałeś pytanie, czy nie? Nie. To może zadaj pytanie do Eli, bo tutaj jest jeszcze 6 widzów. Ja mam pytanie do pani Eli. Być może wyszła do toalety na chwilę.
być może nie, by się nie, jestem, po jestem spoko. Aha. No, słucham. Mam do pani pytanie. Co pani sądzi o Spysińskim lub innych twórcach, którzy nagrywają filmiki na panie albo na Marysi temat? Pedofile. Nie, Marek, nie mów tak, bo nas oskarżą. Nie, po prostu myślę... A chciałem wcześniej, przepraszam, nie chciałem nazwać nikogo, nie oskarżam, nie podaję konkretów. To znaczy, po prostu myślę, że... Spysiński to pedał. Nie lubię go. Znaczy nie, po prostu... Kłamka. Słuchajcie, oczywiście ja mam różne wady, nie jestem żadnym ideałem i nawet dużo rzeczy robię okropnych, o których wy, moi drodzy widzowie, nie wiecie. Kiedyś nie może przyznam, co tam mam na sumieniu, nie? Co tam w życiu sobie zrobiłam. Teraz mi się nie chce akurat jakiegoś robić jakiś coming outów i się przyznawać, nie? Nie jestem ideałem, naprawdę nie jestem i po prostu nie zamierzam udawać, że jestem święta i tak dalej, nie? Różne rzeczy takie w życiu robiłam, co wam się nawet w głowie nie mieści, ale wcale się ich nie wstydzę ani nie żałuję, ale też się do nich po prostu nie przyznaję. Ale do czego zmierzam? Że to, co robi Mateusz Spysiński, czy tam inne osoby mnie po prostu krytykujące, nie? To ja to uważam za zwykłe chamstwo, bo po prostu gołym okiem widać, że jestem po prostu kobietą taką fajną na poziomie, ogólnie pozytywnie nastawioną do życia. Nie tracę czasu, żeby ludzi tam hejtować, gnębić, wyśmiewać, nie? Żyję sobie własnym życiem, coś sobie tam robię, kombinuję, próbuję jakoś związać koniec końca z końcem. Jak ktoś mnie zaczepia, no to po prostu odpowiadam na to. Staram się po prostu odpowiadać na wszelkie zaczepki. Czasem wchodzę w jakieś konflikty, ale żebym się do kogoś przyczepiała bez powodu, to nie ma takich sytuacji. I to, co robi Mateusz Spysiński, to jest po prostu oszustwo, manipulacja. To jest w ogóle niegodne człowieka, to co on robi, bo on kłamie, oszukuje ludzi, wykorzystuje to, że jest popularny, żeby niszczyć innych twórców z YouTube. Czy on doprowadził do tego, że mi odebrano córeczkę? Nie. Tak samo jak psychotrop czy inne osoby, bym po prostu im nie dawała tej zasługi, nie? On nawet nie sądził, że do tego dojdzie w tych swoich głupich po prostu filmach. Dobrze, Elu, między nami teraz Jan jest odszedł, ale mamy dwóch innych słuchaczy teraz. Może ktoś chciałby inny. Ja dziękuję i życzę miłej nocy. O, dobra, już przepadło. Może szybko w miarę słychać mnie? Tak, wszystko w porządku. Może powiedzieć. Prosimy. Proszę, Mateusz Spysiński, ja tylko skończę. Mateusz Spysiński się po prostu do mnie przypierdolił wtedy, jak pokazałam światu Marysie, że mam utalentowaną córeczkę i dostał jakieś wścieklizny na punkcie mojego dziecka. Nie wiem, na czym to polega. Może on nie może mieć dzieci. Nie wiem po prostu, o co chodzi. Dostał po prostu jakiejś manii na punkcie mojego dziecka, tak jak Lem. I to jest naprawdę bardzo tajemnicze. Ja podejrzewam, że może on nie może mieć dzieci. Ja nie wiem, o co chodzi. Ogarnęła go taka straszna zazdrość, że mam taką ładną, utalentowaną córeczkę. I to samo ze strony tego Lema. O, dobra, mamy Janysa na linii. Dobra. Elu, nachodzą mnie takie sentymenty i te czasy, zanim ja cię spotkałem na plaży. Również oglądałem materiały Spysińskiego, z którymi się nie zgadzałem. To były takie jakieś głupie, wysane z palca, takie nadinterpretacje obecnej sytuacji w twoim życiu, że robisz coś źle. No bo, nie wiem, to było jakieś myślenie czyniowo-skutkowe, żeby to teraz tak wszystko wyglądało. Ktoś komuś nagadał na łeb. No ktoś komuś tak. Nagadał na łeb. No i tylko tyle. Przypierdalam się na fama. Do wszystkiego sam nie wiedział, do czego się przypierdolić po prostu. No ale inni ludzie ponawiali, no popierali jego słowa, tak i mówili kolejnym innym osobom, że mają tak myśleć.
No, rzeczywistość jest zupełnie inna tak naprawdę. Oni to widzieli w ten sposób, bo ich to bolało, ale przynajmniej mieli o czym mówić. No, taki rozgłos. Ale on na przykład brał moje wypowiedzi, fragmenty czytał albo puszczał. Przerywał dalszą część wypowiedzi, już jej nie było. Dodawał swoje 3 grosze, potem czytał dalej, jak już inni nie pamiętali, co było wcześniej, żeby zmienić kontekst. Albo na przykład polega manipulacja z jego strony, tak, kiedy widz się uśpi, kiedy widz się uśpi właśnie, bo przerywasz, nie ciągle, właśnie te fragmenty robisz, fragmentaryzujesz te wypowiedzi. Przebrał jedno zdanie, że niby czyta całość, potem wpierdalał swoje jakieś 3 grosze, a potem dalej cytował, co pisałam. Albo na przykład zgadzam było... się i miło mi to, że zauważyłeś. I było wiele razy tak też, że na przykład puszczał moją wypowiedź tak jak teraz mówię, nie? I puścił jakiś fragment, potem w tle dalej leciało, co ja mówię, tylko ciszej, i on mówił razem ze mną coś, że mnie zagłuszał. I był tylko ten fragment, nie? Czyli ja na przykład bym powiedziała tak. Fajnie, że... Tak, chciałabym, żeby mi odebrano dziecko, bo będę wreszcie sobie mogła pić wódkę, spotykać się z kochankami, wreszcie będę wolna. No i tutaj przerwa, parę łyków piwa, a potem nagle ja zaczynam płakać i mówię, o nie, 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 ale jednak wiecie co, powiem wam prawdę, że ja bym mogła oddać życie za moje dziecko. Gdyby go miało nie być, to bym po prostu w ogóle nie chciała żyć. Ale tego on już nie puści, nie? Tylko sobie weźmie ten fragment pierwszy. Tak samo jest z moimi wypowiedziami w internecie. Gdyby tak samo nie było Marysi, będę się mogła spotykać z kochankami i się dokładnie będę dobrać. Nie wiem, o czym mówisz. A to, tak, że tak jest. W zdaniu dodałam, że jakby jej nie było, to się chyba pójdę i zabiję, nie? To tego już nie dodał, nie? Posłuchaj, Elu, ja wielokrotnie mówię z sarkazmem i ironią na YouTubie, piszę, na Discordzie, chociażby na zwykłym Discordzie, piszę takie głupoty, no a ludzie z tego pożywkę mają, bo jednak wyobrażają sobie, że to jest moja realna myśl, jaką posiadam. Nie, to nie jest moja myśl, to jest ironizowanie, kurwa, to jest... Po chuj oni się interesują, co ja otwierdzę o twoim dziecku. Nie powinien w ogóle takich pytań zadawać. A poza tym... No to ja odpowiadam jej tak, w taki głupi sposób. Oni mnie teraz chcą z tego rozliczać. Ja mam wyjebane i nie będę się nigdy wypowiadał o ludziach, z którymi nie mam do czynienia. Nie jestem ani ojcem, ani matką jakiegoś dziecka. To ja nie mam pojęcia. Niech mnie nie obarczają żadnymi... A poza tym... No, tak, dobra, mów dalej, Elu. Ja już przerwę, bo ja za dużo się pogrążam teraz. Poza tym chodzi o to, że ja na przykład często sobie zaprzeczam. Czyli na przykład, jak było to nagranie z tym psychotrupem, co on mnie nagrywał, no to ja mu owszem tam mówiłam, dobra, przyjedź tam, napadnij mnie i tak dalej, a potem mu mówiłam, odwal się, odpierdol, czego chcesz ode mnie, daj mi spokój, odwal się ode mnie, od mojego dziecka, daj nam spokój, prawda? I to jest tak samo, nie? I wiele, cały czas mówiłam na tym nagraniu, odwal się ode mnie, daj mi spokój, czego chcesz mnie zniszczyć, mam już dość, ja już tego nie wytrzymuję, nie? I to tak jakby ci wszyscy, przykładowo na tej policji, w tej prokuraturze, w tym sądzie rodzinnym, nie słyszeli tego dalszego ciągu, tylko wyjęli sobie to jedno zdanie kompletnie z kontekstu, nie? Mając całą rozmowę praktycznie prawie nagraną, to sobie wyjęli te 3 zdania. To jest kurwysyństwo normalne. To tak jak ja bym gdzieś powiedziała na przykład teraz, nie? A pójdę i zamorduję nie wiem kogo. Jakiegoś tam sąsiada, dajmy na to, nie? A potem bym powiedziała, nie, no co wy, w życiu bym nikogo nie zabiła. Żartowałam, kłamałam. Po prostu bałabym się, bo ja bym nie chciała iść do więzienia. Na pewno by ustalili 25 lat w więzieniu, przecież ja bym się wykończyła. Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. I teraz takie nagranie... O odpowiedzialność za swoje słowa w internecie. I teraz takie nagranie gdzieś trafia na policję, tak?
i biorą sobie ten, że ja mówię, że ja zabiję sąsiada. A to, że za minutę mówię nie, co wy ludzie, kurde, to był tylko taki fałsz, fake. Żartowałam sobie. W życiu bym nikogo nie zabiła, nie chce mi się siedzieć w więzieniu, nie? I ludzie po prostu wyciągają z kontekstu jakieś sytuacje i mają, Spysiński tak robi. Ale dobra, no to niech ktoś zada jakieś pytanie. No właśnie ja miałam w sumie dwie, trzy rzeczy, o które chciałam cię zapytać, bo ja generalnie wychodzę z założenia, że najlepiej jest szukać kompromisów. I w sumie pierwsze, co cię chciałam zapytać, to ile lat ma twoja córka? Jeżeli możesz odpowiedzieć. No tak, a to wszyscy wiedzą, 12 lat kończyła 2 grudnia. 12 lat, czyli już jest w okresie nastoletnim, gdzie zaczyna mieć ukierunkowane swoje poglądy, więc moje zdanie jest takie, że nie wiem, czy tak zrobiłaś, ale powinnaś ją zapytać, czy chce, aby te wszystkie filmy, na których występuje, były w internecie. No a jak myślisz, że ja z nią tego nie uzgadniałam, skoro ona w tym wszystkim występuje? Owszem, ona tam czasami mówi, nie nagrywaj mnie i tak dalej, tak? Zdarza się tak, ale też dużo było takich sytuacji, że ona sama mi tam różne rzeczy pokazuje przed kamerą i po prostu uczestniczy w tych wszystkich nagraniach, a przecież ona wie, że jej mama jest youtuberką i to nagrywa do internetu. Powinnaś teraz zaznaczyć, że ona chce wywrzeć na tobie jakąś presję, żeby coś uzyskać dzięki temu, że nie chce być nagrywana. No, czyli uzyskać jakąś korzyść z tego, że ona jest na YouTubie, że ona chce uzyskać jakąś korzyść. Marku, możesz to potwierdzić, czy nie możesz? Tak, ale z drugiej strony to jest coś innego, bo tak. Marysia zawsze bardzo lubiła, że ja ją nagrywam i ja jestem tą youtuberką. Tylko odkąd zaczęliśmy mieć te problemy, zaczęto mnie zgłaszać do tych różnych instytucji, no to wtedy po prostu ojciec jej, ale też w szkole, te nauczycielki, pedagodzy, ten kurator sądowy, po prostu zaczęli robić pranie mózgu wokół mnie, żeby ona nie występowała, bo to jest dla niej niedobre, bo to jest niebezpieczne, bo że nie powinna i tak dalej, no nie? Ona ma tylko 12 lat, więc ona tego jakby nie potrafi tak ocenić samodzielnie, więc wiedziała, że ja to nagrywam, bo ja mam z tego pieniądze, bo ja to lubię, bo ja się z tego cieszę, że są inne youtuberki dziecięce, sobie występują, nie ma w tym nic złego, ale równocześnie tato, babcia, jakieś tam osoby jej mówiły, nie występuj, nie, będą z tego problemy, nie rób tego. I dziecko tak między młotem a kowadłem, prawda? No. A mnie zastanawia, czy gdybyście wzięli ślub tak hipotetycznie, to czy przyjęłabyś Ela nazwisko Marka? Byłabyś wtedy Elą Wangowską. Albo może Marek by twoje przyjął i byłbym Markiem Gawin. Nie, ale my w ogóle tego nie planujemy, także po prostu. Okej. Wczoraj rozmawiałam z Markiem, czy tam przez wczoraj sobie spacerowaliśmy i mu mówiłam, że nie pamiętam, jak ja mu to mówiłam. No, że mówiłam mu, że powinien dbać o siebie, nie pić alkoholu. Dobrze. Powiadałam mu o tym, że jak mężczyzna pije alkohol, to potem te plemniki ma takie po prostu niepełnowartościowe, nie? I mówiłam mu, że kiedy się ożeni, znajdzie sobie jakąś dziewczynę, ożeni się, będzie miał dzieci, to że mogą się urodzić chore, że powinien zadbać o siebie i papierosy też powinien rzucić,
i mówiłam mu, że tam miałam koleżankę, co mi mąż miał problemy z płodnością, tylko dlatego, że palił papierosy, no i że powinien o siebie zadbać, bo kiedyś będzie chciał założyć rodziny, mieć dzieci, potem będzie żałował, że będzie miał chore dzieci, czy coś takiego. Także ja go tak nastawiam, że on tam kiedyś będzie po prostu z kimś, no nie, ale nie ze mną, więc my nie mamy po prostu planów żadnych. Żeby jakoś być razem na dłużej. Z tym, że ja dodałam, że mam nadzieję, że on nie pozna nikogo, nie? Czekaj, bo tutaj mamy dwie osoby teraz na podium. Ja mam nadzieję, że Marka nikt nie będzie chciał i będzie do mnie przyjeżdżał cały czas. Ale z drugiej strony nie chciałabym, żeby był samotny i smutny, nie? No to jest taka sytuacja, mówiłam wam. Już lepiej było, jak się chciał obrazić w listopadzie, a teraz znowu będzie mi smutno, jak wyjedzie. Panie Elu, ale Marek ma ładne nazwisko. Chciałabym się nazywać Elżbieta Gawin-Łangowska. Bardzo pięknie to brzmi. Kurde, on ma piękne nazwisko. Tylko, że ja nie mogę sobie zmienić, bo ja muszę mieć nazwisko, człon nazwiska takie, jak ma moje dziecko, no nie? A z drugiej strony muszę mieć swoje panieńskie. No, musiałabym po prostu mieć trzy nazwiska. Elżbieta Gawin-Knaga-Łangowska. Baranowa, normalnie tak ze szlachotnego rodu się wywiązuje. Nawet. Fon, jeszcze fon trzeba było był dodać. Fon-Łangowska. Ale kurde, on no... Nie, powiem wam, że po prostu do dupy jest sytuacja, bo Marek wyjedzie sobie, a ja się pewnie znowu w nim zakocham i będę po prostu za nim tęsknić, płakać i w ogóle do dupy z tym wszystkim. No. No ja będę kombinować, ale no już bez tak kameralnych z tych imprez. Nie wiem, no kameralna impreza to ma być z Janysem, a reszta to ja tam nie wiem, czy ja będę pokazywał tych ludzi. Nie będę, bo nie chcę, bo wszyscy się ode mnie odwracają, kiedy takie rzeczy wypływają i ktoś ich namierzy po kształcie tapety na ścianie chociażby. No to jest chujowe troszkę. No ale nie mówię, że nie będę tego nigdy robił. No, przecież nie możesz mi tego zakazać. Ja bym już wolała, żeby Marek nie przyjeżdżał teraz. Już miałam nadzieję, że się obrazi. O ja, no to musiałeś coś wypić chyba dzisiaj, mi się wydaje. Czemu tak teraz ale... mamy połowę naszego sukcesu, że jesteśmy ze sobą. Ale po prostu się nie obraził, powiedział, że przyjedzie, a on wie, że zawsze jak będzie chciał przyjechać, to ja się zgodzę. No i znowu jestem po prostu w patowej sytuacji. To ja byłem znęcany psychicznie przez siebie, że nie chcę przyjechać. Pomawiany od najgorszych i tak dalej, kurwa, no to jest to ten niewykształcony emocjonalnie jakimś człowiekiem nazywałaś mnie jak... To jest naprawdę bardzo, tylko że to bardzo wiele współczucia mam jeszcze dla ludzi. Patku, a co ty sobie tam w tym drugim pokoju drinkujesz, bo ci się humorek zmienia. Nie zmienia się, a gdzie ty tam chodzisz, bo ja ciebie nie widzę teraz. Idę tam balkon sobie papierosy. Mamy tutaj dwóch teraz słuchaczy i może oni też by coś chcieli powiedzieć, bo mamy na podium ich, nie? Patka Łopatka, proszę się odezwała. Prosimy może. My siedzimy w pokojach. Dobrze, ale ja się chciałam ciebie zapytać, jaki masz znak zodiaku, jaki ascendent, jeśli wiesz. Czekaj, bo coś nie zrozumiałam tego pytania. Znak zodiaku, jaki masz? Ewentualnie ascendent, jeśli wiesz, o której godzinie się na przykład urodziłaś, to ja ci mogę obliczyć ascendent. Aha. Ja jestem po znaku bliźniąt. Urodziłam 15 godzinie. Chyba tak gdzieś koło 22 godziny, ale nie jestem pewna. No to... Mogę jutro się mamy o to zapytać, bo teraz się nie da do niej zadzwonić, bo śpi. A mnie to nawet nie interesuje. No, też. W moim przypadku, przepraszam. A czy ty nie jesteś patka Łopatka od Joachima, ten, który oblicza te luminemy? Nie wiem, kto to.
O, to dobrze. To... Joachim by musiał z nami porozmawiać na podium. Kurwa, szkoda, że go nie ma teraz. No, ja po prostu powiem wam, że ja nie wiem, dlaczego mi ten Marek tak zawrócił w głowie, bo tak naprawdę to on jest okropny. Weź sobie głupia baba, nie? To nie, no, nie. I czemu ja się nie mogę od niego uwolnić, kurde, już od półtorej roku? Bo jak widzę, że sobie nie radzisz, to ja nie mogę na to patrzeć, kurwa, no ja co ty chcesz? Ofertę udawał. Marek ma dobrą taktykę na kobiety, bo ja mam to samo, że czym bardziej kobiety olewam, tym bardziej one mnie pragną. I Marek mi się wydaje, że. O, no właśnie. Że tą samą taktykę obiera. Janusz, być ale może coś czułeś, bo to ja olewam też pewną kobietę, z którymi rozmawiamy czasami na głosówce na Messengerze. Aha. I też od nas szaleje podobno, nie? No nie wiem, mi się wydaje, że Marek taką taktykę obiera na takiego niedostępnego. Na głosówce na Messenger, chodzi mi o to na tej grupce. Którą jest. Ale kiedyś, no. Kiedyś, Janes, mówiłeś mi coś takiego, dużo, długo to tłumaczyłeś, nie? Że tak, to? Że miałeś dziewczynę jakąś i że myślałeś, że ją kochasz i że bardzo za nią tęsknisz i tak dalej, no nie? No. Ale jak się spotkaliście i poszliście do łóżka, tam zaspokoiłeś swoje potrzeby, to już miałeś ją w dupie, już jej nie kochałeś, już za nią nie tęskniłeś i już, kurde, sobie gdzieś tam szedłeś, no tak, nie? No, mówiłem potem ci tak, minęło no. Trochę, i to dosłownie mówiłeś tak, wulgarnie pisałeś, że tak, wystukałem ją, przeleciałem ją, spuściłem się, kurwa, tam jeden dzień, drugi, trzeci. Potem miałem ją w dupie, spierdalaj, wypierdalaj, zjeżdżaj, nie? Potem minęło trochę czasu, no to za nią zatęskniłem, nie? Ciekawe, no. Która to była. Ja już miał kilka. Także po prostu chciałam wam, dziewczyny, powiedzieć, że z facetami tak jest, bo tak, Marek przyjechał, no to był taki czuły, miły przez parę dni, zaspokoił swoje potrzeby, to już tak. Stwierdził, że już wraca do domu, wyjeżdża, już właściwie to on się chce spotykać z kimś innym, już ma mnie w nosie. No. Także niestety z mężczyznami to jest tak, że zaspokoi swoje potrzeby i macie gdzieś, a z kobietą jest tak, że ona się angażuje jeszcze bardziej. No ale ma rację tutaj niestety, no. Ja mam pokoju do wyboru, do spania wiele, wiesz. Także przez 3 dni bardzo mnie kochał, a 4 grudnia już stwierdził, że już ma dosyć i już właściwie to się może umówić z kimś innym teraz. No tak, no niestety mężczyźni myślą penisem. Nie wiem, mogę zadzwonić, puszczę rozmowę prywatną na Discord nawet. Także po prostu. Także stan na dzień dzisiejszy naszych relacji jest taki, że ja się wkręciłam jeszcze bardziej, a on już pakuje torbę i jedzie gdzieś, kurde, do Katowic, bo ma tam jakąś fankę. Także nie wiem, czy to się nie skończy jakąś awanturą, no ale zobaczymy. Awanturą. Facet to świnia, co sobie zaśpiewa i piosenkę Biktyca teraz. Tak zanudź chociażby. Mhm. Już ja to wiem. Jest tutaj nickname, bo przejdźmy. No, tak, na pewno przysypia teraz. Dziękujemy. Możesz teraz się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że nikt tobie nie będzie przeszkadzał. Ja bym chciał jeszcze wrócić do mojego poprzedniego pytania, bo skoro pijania w Belweder jest zbyt mało popularne, to co pani sądzi o damie Kier? Czy by pani mogła z nią zawalczyć na takim freak fightie? Bo dama Kier ma 70 tysięcy subskrypcji, a pani ma no 13, ale oczywiście wyświetleń ma pani trochę więcej. Ale myślę, że dama Kier ma wystarczająco dużo subskrybentów, żeby móc z panią rywalizować. Wyświetlenia się liczą, nie subskrypcje. Tylko, że ja jej nie znam i ona chyba mnie też nie krytykuje, no nie? Właśnie nagrała materiał o pani półgodzinny, około rok temu bodajże. Mhm. No, ale rok temu, nie? No, tak, ale... No właśnie, tylko że ja tej osoby nie podziwiam, w żaden sposób nie szanuję i ona tak samo nie zna i nie obchodzi w ogóle. Czy ona splunie na nas, czy w ogóle
po to znaczy ładnie nie, pisze. Jak się wpuści, jak się po prostu pokaże na horyzoncie jakaś kobieta, która ze mną zadrze, to ja się zgłoszę na to Fame MMA, żeby jej spuścić w pierdol. Podziwiam postawę. No, dziękuję. Tylko na razie teraz... nie ma. Tylko na razie nie ma takiej osoby. Też. Mamy teraz Fabian, ale chujowo napisany Fabian. Kurwa, co to za polszczyzna? Tak wyszło. Ja mam pytanie, czy korzystając z okazji, że Marek jest w Krakowie, czy będą filmy z tobą na kanale Elki? Daily vlogi prawdopodobnie, znowu jakieś będą. No. Dobrze. Czego bardzo. Sobie nie życzyłem w obecnej sytuacji, kiedy ja jestem gdzieś w pobliżu. Gdzieś w pobliżu Eli jestem. O. Nagrywamy sobie filmy, tylko że trochę mniej, ale coś tam sobie ponagrywamy jeszcze. Jeszcze jest trochę czasu. Codziennie coś nagrywam. Ustalmy zasady, że jedno pytanie jest, bo jest dużo ludzi i ludzie mają pretensje, że chcieli, że nie zdążyli zadać pytania. Jest jedno pytanie i ja rozłączę taką osobę. Jest pytanie, jest odpowiedź. Bardzo dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie expose, tak jak Kononowicz robi ze strony Eli, co tam pierdoli pół godziny i nie wiadomo o czym to jest i ludzie zasypiają, nie? Czasami. Dobra, to teraz możemy dołączyć, czy nie możemy? Znowu jest mach. To dołącz, Marek, kogoś. Hanka Pączoszka znowu, dobra, Hankę dodamy. Już. Gigi, o kurde, Gigi! Gigi jest psychotropa? No halo, halo, Marek. Jesteś? No jestem. A kto cię dodał? Bo ja nie zauważyłem cię wcześniej. No ktoś mnie dodał, no. A, no fajnie, że jesteś z nami, a co tam u was? No słuchaj, Marek, to co robimy? Jesteś u psychotropa czy u Eli? To jest moje pytanie. U Eli. No pewnie, że u Eli, bo to mnie interesuje wasz świat. Nie wiem, o czym wy mówicie. Fajnie, że poszła sama. Ile razy ja tam byłem naczepiany, Marek, ty chuju, jesteś najgorszym skurwysynem na świecie. I to miało mnie motywować, żebym ja tam przychodził na jego serwer. Dziwiłem się Janysowi i Patce, że oni tam sobie robią max 4 i siedzą w tym gronie towarzystwie. Odkryliśmy nową możliwość. Nie, Marek, głupot, bo ja za tobą chodziłem wszędzie. Ale nieprawda, nie, bo ten wyżej się... Nie, Marek, słuchaj, ja za tobą chodziłem. Jak ty chodzisz do psychotropa, to ja też chodziłem. Ty chodzisz na tank, to ja też chodziłem. No nie gadaj głupot tutaj teraz. Nie, Marek, ja chodziłem za tobą tylko. Bo ja cię to zweryfikuję. Siedzieliście na maksach. Na maksach, Marek, siedzieliście. Ja za tobą chodziłem wszędzie na Discordach. Na każdy serwer, co ty wszedłeś, ja chodziłem za tobą. Także nie gadaj głupot, że ja do psychotropa chodziłem, a ty do mnie, bo ja do ciebie chodziłem. Także ja Nie, Marek, nie gadaj głupot, bo ja chodziłem... Dobra, bo gdyby nie moje głosówki na serwerze Eli, to byście wcale nie przychodzili, nie pierdol inaczej, że było. No tak, no to jest oczywiste, że ja chodzę za tobą wszędzie po serwerach i ty siedzisz u Eli teraz na głosówkach cały czas, no to ja za tobą wchodziłem na głosówki. Chodziłeś do psychotropa na głosówki, to chodziłem cię... Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że to, że Marek ma ciągle jakieś nowe kochanki, to muszę wam powiedzieć, że on po prostu, jeżeli chodzi o sztukę Ars Amandi, czyli sztukę kochania, jest coraz lepszy. No i to tylko jest wpływa na plus potem w naszych relacjach, także muszę powiedzieć, że się bardzo wyszkolił w czasie tych zdrad. O, a ja ten manipulator do po prostu. Dobra. Ale no jestem w szoku. Nie możesz teraz. Dobra, to jest twoje zdanie, ale nie odnośnie Sufianysa. Zadaję się po prostu z tymi dziwkami internetowymi. Ale kurde, jest coraz lepszym kochankiem, po prostu tyle mogę wam powiedzieć. No i no się człowiek naruchał trochę w życiu, no trochę, kurde. Co? No, ale jestem wkurwiony, dobra, już mnie ta głosówka nie interesuje już wcale. O, Marek jest nieśmiały. Słuchajcie, ale co? No to odpowiedzmy jeszcze na parę pytań i kończymy. Idziemy. Tak, krótka. Mamy Hankę Pączoszkową, no kurde, jakoś. Ja tak na miłą nutę w tematach związkowych całe podium pytam, zwłaszcza Elę, no i Janysa i Marka. Trzy cechy pożądane u partnera. I Janys, nie wyrzucaj mi, ja potem sama pójdę. Proszę.
Boże. Dla mnie wierność jest najważniejsza. Jakoś ci nie wierzę. No dobra. Ale ty czasami pierdolisz, ja wierność i wierność. Nie no, u kobiety taką, z którą miałbym się związać, no to wierność najważniejsza. Po prostu facyci chcą, żeby kobieta była mu wierna, a sami się chcą dupczyć na lewo i prawo. To jest prawda taka o facetach. Nie, myślę, że ja bym nie zdradził kobiety, jakbym kochał. A ja myślę, żebyś zdradził i po prostu nie kłam. Dobrze, kłamałem. Po prostu napiłbyś się, naćpał i poszedłbyś na kurwy i byś się po prostu cały tydzień z jakimś stadem arabek nie zadawał. Nie. Nie. O, nie. Nie zdradziłbym nigdy kobiety swojej. No. Nie, naprawdę. Ty jesteś po prostu zdrajcą od urodzenia. Nieprawda, Ela, no co ty. Prawda. Nigdy bym nie zdradził kobiety swojej. Jakbym, bo ja jestem takiego założenia, że jestem nihilistą i jestem strasznie cynicznym człowiekiem, ale mam takie zasady swoje, że po prostu nie chciałbym robić krzywdy innej osobie. I jak ja bym widział, że jakaś kobieta mnie kocha i ona mi na przykład dużo od siebie daje, no to ja jej nie zdradzę nigdy, nie zrobię jej krzywdy, bo ona chce dla mnie dobrze. Nie zrobię. No tak, najwyżej byś ją zostawił i wtedy byś poszedł na dziwki. A potem byś do niej wrócił. Nie. Mówcie dalej, bo frekwencja nam spada. No, to coraz bardziej frekwencja nam spada. Musimy trochę poddymić, bo temperatura spada. No, właśnie chodzi o miłą frekwencję. Mamy już teraz 336 osób, a było, no kurwa, naprawdę dużo, dużo. No ale i tak każdy wie, odpowiadać sobie to jutro. Ja z Markiem mam taki układ, że tak, on uważa, że może sobie co tydzień się spotykać z kimś innym, a na przykład ja nie mogę, nie? Bo on się wtedy na mnie obrazi. Tak powinno być. Czyli on się po prostu umawia z każdą, która tego chce, nie? A jak mnie aresztowali, to po prostu miał do mnie pretensje, że ja się zadawałam z zomowcami, chociaż to nieprawda. Wiesz, co ci powiem, Ela? Ale ja ci nie będę tego wypominał i argumentował, co miałem do tobie zarzucenia. Po co teraz to Ela, o tym mówisz? Ja ci powiem coś takiego, że ja się umawiam z jakąś laską, nie? I ja miałem w łóżku ponad 100 kobiet, a biorę sobie na przykład kobietę za dziewczynę czy coś takiego i powiedzmy to, że ona miała 5 i mi to przeszkadza. Chociaż mimo to, że ja miałem kurwa kilkadziesiąt razy więcej, nie? I mi to przeszkadza, nie wiem czemu. No, tak to działa. To jest hipokryzja, ale mnie to wkurwia, nie? Mnie to wkurwia, że baba miała 5, a chuj w to, że ja miałem 150, nie? Ale no, nie wiem, no tak jest po prostu, no. Ale ja się nauczyłem tego, żeby jak przychodzę do mnie do domu, żebrzą o kasę, ale z początku przez kilka tygodni udają taką fajną, miłą, uczynną kobietę, która ci pomoże pozbywać naczynia, ugotować obiad. No już takie sytuacje były, no to i po czasie się stało. Dałeś tyle pieniędzy, no ponad 1000, a ona cię potem w dupę kopnęła i już tego wszystkiego nie ma. Bo miała ojca chorego, wiadomo, że musiała tam się opiekować, jeszcze jechać do szpitala, dziecko poroniła nawet, takie rzeczy słyszałem pod swoim ten adresem, no kurwa, no to dlaczego ona nie była przez tydzień obecności w moim domu, bo poroniła, no kurwa, no niestety, takie ludzie mnie nabierali na różne sposoby, jak tą kasę ode mnie wykorzystać. A Marek, mi się wydaje, że Marek jest dobrym bardzo chłopakiem i nie mi to zaczyna. Uczę się, ale mam dobre serce, wiesz? Kto z kim się rucha, czy kto co z kim robi, jaki kto ma z kim związek, nie mi to jest oceniać. Także no, każdy nikt robi swoje. No, całe szczęście, że mi nikt piwa nie zajebał, bo miałem jedno schowane, skitrane gdzieś. O. No tak, co ale po to? Prostu mężczyźni uważają, nawet tacy żonaci, że oni sobie mogą zdradzać, a kobieta nie może. Nieprawda, Elu, to nie każdy tak facet ma, bo ja tak nie mam.
Jak jeżeli kobieta mnie kocha i ona mnie nigdy nie zdradzi, ja też nigdy kobiety bym nie zdradził. Ale ja nie szukam kobiety na kasę, tylko kobiety mnie na kasę szukają. No i tak jest cały czas. Ja nie będę sponsorem tej całej Polski. Wszystkim utrapionym ludziom będę wysyłał pieniądze. Ty, Marek, ty się już kręcasz powoli. No ja mówię, jakie historie mnie w życiu spotkały, no to chciałbym teraz wam też przedstawić, bo mam bogatą historię, tylko że nie każdy chce mnie słuchać. I nie zawsze jest podium w mojej sprawie przecież, że ktoś mnie zakrzykuje. Dobra. No dobra, Elu, powiem ci tak, że ludzie mi kiedyś mówili, że jak się tobą interesowałem, że ty wykorzystujesz ludzi na pieniądze. Ja uważałem zupełnie inaczej. Przekonałem się, no, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że nie jesteś taka. Lubisz dawać prezenty, rozrzucać tę swoją dobroczynność każdemu. No i pierwsze oszustwo, jakie próbowali mi wmówić moi potencjalni koledzy z internetu, kiedy myśleli, że jeszcze mają nade mną jakiś wpływ, że do ciebie nie przyjadę, odwrócili się ode mnie. A ja się przekonałem, jaka jesteś naprawdę, Elu. I wcale nie jesteś taką złodziejką w żadnym wypadku. Nie nabierasz ludzi na pieniądze, dobra. Bierzesz, wysyłasz te donate, te fanboxy. No, ja też teraz uważam, masz trochę teraz, Elu, zbyt wiele kłopotów na głowie, aby zajmować się takimi sprawami jak te fanboxy, bo już nie dajesz rady, to już jest pewne, nie? Muszę właśnie wysłać. Ja też uważam, że Ela to jest ogólnie dobra kobieta. Ja z nią mam kontakt taki, miałem. Teraz ostatnio, ile Elu nie gadaliśmy, z miesiąc, ale tak z Elą gadałem dłuższy czas bliżej. Ja uważam, że to jest bardzo dobra kobieta, bardzo dobra. I mi się wydaje, że nawet za dobra. Mi się wydaje, że Ela jest za dobra dla ludzi. Nie każdy to docenia po prostu. No. Także no nie wiem, Marek, no. Tyle chciałem powiedzieć. Marek, ty nie pij tam piwa w tym pokoju. No ja mam zerówkę teraz, przedszkole mam jakieś, a co? Bo ja rano idę do mechanika samochodem, muszę o 8 rano wstać i samochód wyszykować. A ja będę musiał kogoś budzić pewnie, dzwonić. Chciałabym mieć jeszcze się do ciebie dzisiaj wieczorem trochę poprzytulać, a tutaj wypiję to piwo, no i co? Odwiedziny gości jest do 22, przypominam. Trzeba jakoś wykorzystać ten twój przyjazd, bo nie prędko przyjedziesz znowu. Co tam będziemy formować? Ciasto gnieść? Czy co? Jakieś ludziki, czy krasnale? Te pierniki z ciasta jakieś będziemy robić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja wam polecam sobie obejrzeć na wieczór, jak będziecie razem, Nic Śmiesznego, taka komedia fajna. No... Dla niektórych to jest nic śmiesznego, ale dla tych, co mają trochę oleju w głowie, to jest komedia, że już można boki zrywać. No, komedia, no, drama. I w ten sposób tam czasami rozróżniam ludzi, którzy mają jakieś takie filozoficzne podejście, albo rozumieją, co to jest dwuznaczność, jakieś tam wyolbrzymienie i kolokwializm i tak dalej, no. A ja tam nie wiem, no, byłem kiedyś filozofem, ale łeb sobie stylałem. Potrafiłem opowiadać o takich filmach z zaciekawieniem, żeby ktoś ten mógł zaszczepić sobie z moich słów jakiś obiektywny obraz, no, dotyczący jakiejś sprawy, ale to wszystko przepadło, wszystko sobie zmarnowałem, to co fajnego we mnie było. No dobra. I tak jakby jakaś nowa kobieta się... No co tam? No mów, Elu, dobra, mów. Ale muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że ty sobie naprawdę fajnie radzisz z tymi głosówkami. Ja uważam, że zajebiście sobie Marek dzisiaj poradził. No. Ja nawet mu na pryw pisałem. No kurde, ja jestem w szoku. To on po prostu siedzi na tych głosówkach. On sobie lepiej radzi z tymi głosówkami niż ja.
Wiesz, co ci powiem, Ela, że Marek jest do tego stworzony, żeby robić głosówki. Marek jest stworzony, żeby robić głosówki, bo on wchodzi na głosowy i jego ludzie wchodzą i go słuchają od razu, nie? Ma coś takiego w sobie, że go ludzie po prostu chcą słuchać, nie? No, ale ja się bałam, że go ludzie tam zaszczują, a on sobie bardzo dobrze radzi. No i nawet potrafię trochę humoru wpleść w to wszystko i obrócić kota do góry nogami. Do góry ogonem. Znaczy, odwrotnie, no. Wyćwiczyłeś się już z tymi głosówkami, nieźle. Zależy, ja mam nerwicę też już taką okropną. Marasku i ludzie by live'a chcieli na pewno, nie? Żebyś chociaż tego jednego zalem zrobił. Widzowie twoi i Eli, żebyś live'a zrobił jednak. Ale w końcu zacznie się tak, że te live'y będą przekrzykiwane z Elą. Zawsze byłem ten skromny z boku, który tam pokazuje, przypomina, kontroluje to, żeby czegoś nie zepsuć. No, ale w końcu to ja będę tą główną gwiazdą przewodnią, jeśli będą wspólne live'y. No to w końcu kiedyś do tego dojdzie, mi się wydaje. Albo ja prowadzę swoją narrację, albo Ela, no to bo my się nie zgodzimy na wspólnym live'ie, żeby to wyglądało. Chcesz mnie pokonać i dominować po prostu. O to ci chodzi. Nie, mi się wydaje, nie, że po prostu nowy demon na światach internetu wyrósł. Tak, Marek ze mną nie lubi robić live'ów, bo ja go na live'ach przytłaczam, a jemu się marzy, żeby po prostu przejąć pałeczkę. Tak. No, ale posłuchajcie wszyscy, te całe 325 osób i ETL-a, nie? Że ja oszukałem całą Polskę swoim płaczem, swoją naiwnością. Płaczem, no wielokrotnie płakałem, to nie przyznam się, że nie. Ja, dobra, mi już teraz nikt nie uwierzy, nikt nie poda pomocnej dłoni, ani właśnie w chwilach słabości no nic ciekawego nie napiszę. Marku, trzymaj się chociażby coś takiego. Spierdoliłem sobie całe życie, ten całokształt twojego wizerunku w internecie. Takimi, kurwa, sprawami właśnie, oszukując innych ludzi. I to jest najgorsze. Nie. No, bo ile razy? Mówiłem, nie jadę do Eli. Jestem przez siebie źle traktowany. Ludzie mi mówili, kurwa, skończ z nią, bo kurwa, bo takiego cierpienia to kto to zniesie? I normalny człowiek psychicznie to nie wytrzyma. To można zwariować od tego. Racja, można zwariować od tego. Od ciebie też, Elu, właśnie. No. Dobra. I tak cały czas było. Ludzie mi to wszystko mówili, pisali, a ja dalej się pcham w te niebezpieczne sidła. Słuchajcie, to co robimy? Kończymy? Na razie? Impreza? No. Bo no, późno jest. I... Dobra, głosówka zajebista była, to podium zwłaszcza, to zajebiste, nie? To a jeśli to będzie nagrane, no to ja będę z siebie dumny, nie będę miał sobie nic do zarzucenia. Przemyślimy z Markiem, ogłosimy, czy kiedy tam się znowu połączymy na głosówce, czy na live'ie. Dobra, no. Ela, najważniejsze, nie? Jeśli jesteśmy razem, to żebyśmy byli razem, nie dla innych ludzi. To jest najważniejsze. Dla siebie, nie dla innych. No tak. Oni mogą nam jedynie zazdrościć. Dobra. No. To co, to idziemy spać, misie? Bo która to godzina? 2:27. No, kończymy. 4 godziny, tak. To co, kończymy podium. Jak chcecie, to sobie idźcie na ten kanał Rozmowy o Wszystkim i o Niczym. Możecie sobie tam jeszcze komentować coś. No, a my się z Markiem już połączamy, bo trzeba i spać powoli. Tak, solidarnie się też rozłączę. Dobranoc, Marasku, trzymaj się tam, nie? Niestety, fajnie było. No. Super interakcja. Jak chcecie sobie tam jeszcze poplotkować, to sobie idźcie na ten kanał O Wszystkim i o Niczym. A jutro coś wymyślimy, kiedy się połączymy, dobrze?
bo to live'ik będzie lepszą atrakcją niż to łażenie byle gdzie i ponikąd. Zastanowimy się z Markiem. Jak się nie pokłócimy i nie wyjedzie do siebie, to może coś zrobimy. No to pa, dobranoc. Dziękujemy za wszystko. Dobranoc wszystkim, pa. Dzięki. Dzięki, Janys. Pa. Cześć Marku, cześć Alu, trzymajcie się. Cześć. Pa, jak chcecie sobie jeszcze pogadać, to na kanale o wszystkim i o niczym. Ale bez nas, dziękujemy. Na razie. Pa, dobranoc, bye bye. Pa, dobranoc. No to co, widzowie, zapraszam na kanał wszystkim i...